dobry kochani, witam Was w moim magicznym domku, na moim magicznym kanale YouTube. Nazywam się Ayla, jestem medium, jestem tarocistką, jestem rytualistką z przekonania i z powołania wiedźminką. Wykonuję rytuały przede wszystkim oczyszczania energetycznego i tworzenia tarcz ochronnych. I zajmuję się również kontaktem z zaświatami i pracą z rodem. To jest to, co lubię. Natomiast nie wykonuję rytuałów klątw, uroków, tak zwanych spętań miłosnych. I wszystkich tych, którzy ostatnio się do mnie z tym zwracają, bardzo proszę, aby po prostu nie dzwonili w tych sprawach do mnie. Ja czegoś takiego nie robię. Tutaj, na moim magicznym kanale, spotykamy się co sobotę i tworzymy już zgraną paczkę, pracujemy nad swoim rozwojem osobistym i duchowym. Jutro będzie biesiada magiczna, na którą Was wszystkich serdecznie zapraszam. Będzie o pracy z rodem. Tam też wspomnę, pozwolę sobie 5 minut ukraść biesiady na podpowiedzi uczestnikom rytuału Noc Kupały, co i jak. Kochani, wszystko w porządku. Tutaj ja maile kontroluję, tylko już nie odpisuję po 10 razy na wszystko, żeby po prostu nie zrobiło się zamieszanie. Także dziękuję wszystkim tym, którzy wpłacają w terminie. No i rytuał Noc Kupały oczywiście będziemy robić. Jutro biesiada magiczna. A co chciałam Wam jeszcze powiedzieć? Bardzo ciekawy miałam dzisiejszy sen. Bardzo ciekawy, taki kosmiczny, plastyczny. I widziałam za oknem, cudownym oknem, przepiękną deszczową krainę. I rozmawiałam z jakimś takim kosmicznym mężczyzną, tłumacząc mu, jaka jest cudna potęga deszczu. Zachwycaliśmy się tym deszczem i pojawiły się wokół nas dwa, ja nazwę to chmurosmoki, albowiem były to smoki, ale istoty utkane jak gdyby z zupełnie innej substancji niż ciało ziemskie, właśnie z takiej jakby chmur, z wiatrów. Na końcu miały takie głowy tęczowe, podczas gdy czoła tak jak gdyby z chmur utkane i one się wiły w przepięknym kosmicznym tańcu. Byłam zachwycona, patrzyłam na to z ogromnym zachwytem i tak jak powiedziałam, że jest to przekaz w kierunku no nie tylko moim, ale i tego sobotniego rozkładu, że tutaj kosmiczne prądy, kosmiczne, nazwijmy to wielkie święte smoki, czuwają nad nami i zapewne bardzo mocno podpowiadają również w moich tutaj właśnie spływach, kiedy ja czytam dla Was to, co przychodzi z przestrzeni. Deszcz, podpowiedź taka, abyśmy nie bali się deszczu, albowiem w tym śnie miałam przekaz, że deszcz jest mocno, jeśli nawet ostatnio nam będzie dawał, czy też w najbliższe dni będzie dawał mocnego tak zwanego czadu, kochajmy deszcz, albowiem niesie on oczyszczenie na naszą planetę. Niesie jakieś święte kosmiczne wibracje. Może w końcu nastanie więcej pokoju. Trzymamy za to kciuki. A dzisiaj oczywiście będziemy mieli rozkład bardzo ciekawy. Słuchajcie, w ogóle nie wiem, co to tu się będzie działo, bo tarotów zaprosiło się do niego, ohoho, zaraz je przedstawię. Natomiast będzie o Waszych potokach finansowych, ale z punktu widzenia tak bardziej duchowego popatrzymy na to się, albowiem za bogactwem duchowym idzie zawsze obfitość materialna. I ta obfitość materialna dla każdego jest różna. Chodzi o to, żeby obfitość traktować w taki sposób, że jeśli nam coś wystarcza, to znaczy, że jest to już obfitość. Jeśli czegoś nam brak, o coś się martwimy, to znaczy, że tej obfitości przy nas nie ma. I tu będę się przyglądała właśnie takiemu potencjałowi Waszej duszy i ewentualnie co jej blokuje, tą obfitość materialną. Co przy bogactwie duchowym Waszej duszy może blokować bogactwo obfitości materialnej. No i dzisiaj będzie moment taki, kiedy ja przedstawiam taroty, więc musicie mi dać chwilę, bo jest ich naprawdę wiele. Hermetyczny tarot, biało-czarny, dlatego dzisiaj taki anturaż również trochę biało-czarny będzie. Pixie Kimsy, zupełnie nie wiem, no ale jak się zaprosiły, to się zaprosiły.
Dreams of Gaia Tarot, to jest taki tarot, nie tarot, ale on się też zaprosił. Orakuł cieni, Arabos Axial. Tarot Steampunk. No i wampirki, jak rozumiem, będą nam chciały pokazać, co tutaj energię ewentualnie waszego bogactwa materialnego ewentualnie podżera, podsysa, blokuje. Kochani, żeby było jeszcze ciekawiej, ohoho, dzisiaj będą, wjeżdżają, to będzie rozkłady dziś. I zaprosiły się dzisiaj cztery rozkłady, wszystkie żywioły, jak widzicie. Czekajcie, poukładam je równo, bo ja chciałabym, żeby one tak ładnie, dobra. Wasza intuicja niech Wam podpowie, czy wybieracie świecę, czyli żywioł ognia, czy muszle, rozkład drugi, czyli żywioł wody, czy piórka, czyli żywioł powietrza, czy kamień labradoryt, czyli żywioł ziemi. Wybieracie zawsze intuicyjnie to, co pierwsze do Was woła. Jeśli rzeczywiście zawoła Was więcej elementów, na przykład, nie wiem, ogień i powietrze, czy tam ogień i woda, tak od razu, to posłuchajcie swojej intuicji. Ona zawsze wie, co chce Wam powiedzieć. Ona zawsze wie, co chce Wam powiedzieć. Tylko rzecz w tym, to mówię do nowicjuszy, żeby nie deliberować długo nad wyborem, bo wtedy kombinuje już rozsądek, ego i to nas wodzi na manowce. To w ciągu dwóch pierwszych, trzech sekund, co na co pada Wasze spojrzenie i Was woła, to jest to, o co chodzi. Potem już są mętne, błędne podpowiedzi. Zatem, jeśli chcecie dokonać wyboru, najprościej byłoby prawidłowego, najprościej byłoby wziąć głęboki oddech, zamknąć oczy, wypuścić powietrze, otworzyć oczy i to, na co pierwsze lazur ucz Waszych pada, jak to się dawniej mówiło, pierwszy moment, to jest Wasza baśń, Wasza potęga, Wasza pieśń dzisiejszego rozkładu. Zatem, kto potrzebuje, niech sobie zatrzyma do tego rozkładu, a my jedziemy. Grupa numer 1 – ogień, 2 – woda, 3 – powietrze, 4 – ziemia. Pa, jedziemy. Grupa numer 1 – ogień. Zatem świeca go reprezentuje. Ja tą świecę potem wypalę na ołtarzu dla wszystkich czterech grup, które nas oglądają. A dzisiaj zajmujemy się Waszym potencjałem i tym, co może wspomóc ruszyć, powiększyć obroty potoków dobrobytu materialnego, finansowego. Patrzymy, jaki tu jest pod... O, fiu, fiu, kochani! Koło fortuny i królowa monet. Tutaj mamy szósty arkan z tarotu Gai. Pozwólcie, że ja sobie to położę tak, ale najpierw skupię się na tym. To jest potencjał człowieka, który właściwie nie powinien mieć żadnych problemów z powiększaniem dobrobytu materialnego, w tym energii pieniądza. Koło fortuny i królowa monet mówi nam o tak zwanym talencie, nosie do tego, co nazywamy ruchami finansowymi. Niemniej jednak musicie wiedzieć, że tutaj czasami życie lubi z Wami zagrać w ruletkę, lubi sprawdzić jak gdyby Waszą skłonność do dobrze pojętego ryzyka, bo tutaj czasami po to, żeby zwiększyć ten potok, ten dobrobyt, trzeba umieć zaryzykować. Trzeba umieć zaryzykować. Podkreślam, nie namawiam nikogo do tak zwanego ryzyka zupełnie bez głowy, hurra, po nas choćby potop, ale czasami, wiadomo, inwestycja, czy też wejście w jakieś przedsięwzięcie, czy też zrobienie tego, o czym od dawna Wam w duszy gra, wymaga postawienia na jedną kartę i zaryzykowania po to, żeby właśnie móc podnieść jak gdyby te potoki finansowe. Ale podpowiedzi to Wy macie w sobie. To jest człowiek, który ma talent do pomnażania potoków finansowych. Powiedziałabym, że ważną rzeczą w Waszym wypadku dla tej energii dobrobytu i potoku finansowego jest umiejętność dobrze pojętego kompromisu. Tu Was czasem mogą ponosić inicjatywa samowoli, tak to powiem, ale tutaj jest coś takiego, że mocno z osobami, z którymi współpracujecie, należałoby wypracować u siebie sztukę dobrze pojętego kompromisu. Poza tym u Was też
trzeba mocno zwracać uwagę na tak zwane ewentualne wahnięcia nastroju. Tutaj równowaga we wszystkim wskazana. Czyli również tam odpoczynek i ilość pracy i tak dalej. Bez tego przy takim potencjale możecie szybko jakby wygaszać swój wewnętrzny ogień. Tutaj jeszcze jedno musicie wiedzieć przy takich kartach. Koło fortuny królowa pentakli i ta równowaga mówi nam, że u Was w życiu mogą być takie okresy, to mi tak bardziej freelancem pachnie, w sensie, nie mówię, że musicie być freelancerami, ale taki freelance w sensie robienia pieniędzy, że u Was mogą być takie okresy, to jest naturalne dla Waszej, dla Waszego systemu życia i dla Waszej duszy, że macie momenty takie, kiedy po prostu trochę tak bardziej na leniwca, nie wiem, 2 miesiące, musicie odpocząć, czy to jakieś przesilenia zimowe, czy to dosłownie poleżeć, odpocząć, jakby iść z takim prądem naturalnego swojego cyklu, jakby rytmu, a bywają okresy, kiedy Wy wiecie, że Was coś spina, że teraz trzeba się rzucić w ten wir, jak to się mówi, taki bardziej pracy i wtedy są to tak zwane złote strzały w tą Waszą kosmiczną ruletkę. Tutaj możecie wręcz tak jakby czuć w pewnych momentach, kiedy trzeba na ostrzejsze obroty wejść i dać z siebie wszystko, ale mówię, to jest cyklami, to nie jest 364 dni w roku. Ale jest tutaj coś takiego jak cykliczność. Dodatkowo rzeczywiście taki freelance dla Was, czyli możliwość na przykład, nie wiem, ja zawsze używam motyw z pisaniem książki, ale przyłóżcie to jak gdyby tak bardziej metaforycznie do tego, co ja mówię. Na przykład mamy wenę, piszemy książkę przez 3-4 miesiące, 5, potem 2 miesiące nie mamy weny, potem znowu 3 miesiące. To jest ten cykl, o którym ja mówię. U Was jest to naturalne, więc to przysłowiowe pisanie książki Waszego życia, czymkolwiek by ono nie było, czy też jakby przyłóżcie to do Waszej pracy, może trochę tak wyglądać i tutaj trzeba wiedzieć, że to jest dla Was znamienne i to pomaga Wam być może nawet pewnego rodzaju siły tak jakby natłoczyć wewnętrzne, żeby potem rzucić się niczym tygrys w takich momentach, w których jest potrzebne większe Wasze zaangażowanie. Tak to powiem. Sztuka dobrze pojętego kompromisu, powtórzę to 3 razy, więc jeśli charakter popędliwy albo niecierpliwy, tutaj trzeba by nad tym popracować. I umiejętności, tak jak mówię, dogadywanie się z innymi, być może nawet gry fair play, są bardzo, ale to bardzo wskazane dla tego, co nazywamy, jeśli byście chcieli podkręcić, dodać duchowego Red Bulla waszemu obecnemu stanowi dobrobytu, w tym i Waszych finansów, ale dobrobyt to nie tylko finanse, pamiętajcie. To są również te rzeczy, które przychodzą do nas w jakichś tam, nie wiem, podarunkach od otoczenia, w okazjach, w tym, co dostajemy. Innymi słowy, dobrobyt może istnieć bez pieniądza sam w sobie. Pieniądz jest tutaj dodatkiem do dobrobytu. O czym ja tutaj mówię? Dobrobyt to na przykład taki moment, kiedy byście mieli, nie wiem, samowystarczalne gospodarstwo, puśćmy wodze fantazji, gdzie jesteście w stanie wszystko wyprodukować, wyżywić się, wykarmić, być może nawet wymienić swoje towary na coś, co Wam da możliwość ubrania się i tak dalej. To jest dobrobyt. Tak jakby przedstawiłam to obrazkowo bez pieniądza. Ale chodzi tutaj o to, że w naszym życiu ten dobrobyt może też przychodzić wygranymi, podarkami, prezentami, bonusami, jakimiś takimi niespodziewanymi okazjami. I o tym tutaj mówimy. To wszystko tyczy się również momentów zarobkowania pieniędzy, o czym ja mówiłam, ale również i tego dobrobytu. Te Wasze zrywy, które powinniście jak gdyby mieć na uwadze, że raz możecie bardziej leniwie do tego życia podchodzić, coś tu jest na rzeczy, że na ten rytm trzeba się przestawić, na umiejętność zaryzykowania również, być może w symbiozie z kimś innym i umiejętność kompromisów i dobrze pojętej harmonii również wpływa na ten potencjał, o którym tu mówiliśmy, zarówno strumienia pieniądza, jak i Waszego dobrobytu materialnego. Jest tutaj coś mocno na rzeczy. Koło fortuny zostawię na wierzchu, bo jest to dobra karta, w ogóle karmiczna karta. Koło fortuny to karma, ale taka pozytywna albo i negatywna, gdyby było źle aspektowane, ale tutaj ono wyszło cudnie aspektowane, zatem powiedziałabym dodatkowo, że tutaj nie ma żadnych karmicznych przeszkód.
dorobienia tak zwanego właśnie tego, co nazywamy obfitością materialną i potokiem finansowym, albowiem przy korze fortuny wyszła królowa monet, która mówi, że jest tutaj dobra karma. Reszta, jak gdyby, reszta w waszych rękach, chciałoby się powiedzieć, bo karma sama w sobie mówi, ja tu nie mam żadnych przeciwwskazań. Dobrze, popatrzmy w czym lub co jednak może z zewnętrznych okoliczności albo ludzi, albo okoliczności podżerać tą waszą energię, podsysać, wampirzyć jednym słowem. Szóstka czaszek, karta sprawiedliwość, trójka mieczy i diabełek i tutaj żeńskie i męskie. Posłuchajcie, po pierwsze, bardzo ważne, zacznę od tego, tu jest ogień, tak a propos, zobaczcie, wybraliście świecę, a tutaj jest karta wewnętrznego ognia, ale jest to równowaga męskiej i żeńskiej energii w nas. Zatem wy musicie wiedzieć, kiedy włączyć wewnętrzną kobietę, nieważne czy ogląda mnie mężczyzna, czy kobieta, chodzi o to, energia żeńska wewnątrz nas istnieje, w każdym z nas, tak jak i energia męska. Energia żeńska jest ciepła, opiekuńcza, taka, która nie da rozpuścić pracoholizmu męskiego w sobie i powie, nie, nie, kochany, teraz czy kochana, teraz idziemy spać, pomyśl o sobie, czyli o tym mówimy, ta równowaga i bodziec, a zarazem energii męskiej również równowaga, który pomoże Wam wziąć sprawy w swoje ręce, tu jest ważny ten balans. Kiedy Wy go tracicie, kiedy tylko wchodzi w grę Wasza na przykład wewnętrzna żeńska energia, wtedy będziecie się bali zaryzykować, a do tego tutaj było jakby potrzebny w odpowiednich momentach. Kiedy za dużo męskiej energii w Was rozpuszczacie, no to wtedy jak gdyby możecie się zatracać w tej pracy i nie będzie tego momentu, kiedy wy naturalnie musicie odpocząć, wypocząć, żeby zebrać siły i to może sabotować Wasz dobrobyt, Waszą energię pieniądza również. Dodatkowo, tu z tych kart, ja bym powiedziała, że ogląda mnie osoba, dusza, kosmiczny wędrowiec, który tak naprawdę, popatrzcie, szóstka czaszek, czyli szóstka denarów, sprawiedliwość, trójka mieczy i karta diabeł. Mówię o tym, że Wy tak naprawdę to raczej potraficie jedynie sami siebie podwampirzyć, czyli kiedy przeginacie z równowagą, kiedy nie trzymacie balansu po sprawiedliwości wymiany energetycznej, to tak jakby sami wikłacie się w pewnego rodzaju energię, która Was drenuje. Tu raczej jesteście odporni na tak zwane wampirze energetyczne wpływy z zewnątrz, czyli od kogoś innego, czy od innych, że tak powiem, okoliczności przyrody, czy od pracy, ale sami możecie na to jak gdyby zezwalać samemu sobie. W czym rzecz? Jeśli nie trzymacie równowagi właśnie na przykład w stosunku czasu pracy do wypoczynku, ale nie mówię tu dzień, dwa, kiedy wiecie, że ten zryw, który w Was jest, musi nastąpić, jak ten tygrys, który się rzuca do tego, że teraz na przykład, no nie wiem, mam ciężki tydzień, okej, to rozumiem, ale jeśli cały Wasz rok wygląda tak, że jesteście przeforsowani, przepracowani, bo uwielbiacie wpadać w pracoholizm, pracoholizm to takie samo uzależnienie jak każde inne, to nie jest zdrowa energia, wtedy drenujecie samych siebie, wtedy zostajecie jakby opustoszeni z takim jakby pokaleczonym własnym serduchem i wtedy klapie Wasza energia życiowa, a jak klapie Wasza energia życiowa, nie ma innej możliwości, żeby nie oklapły również i potoki finansowe, i to, jak jesteśmy przejmowani i tak dalej. Podaję przykład. Jeśli człowiek wygaszony, taki przemęczony, będzie szukał pracy nowej i będzie zjawiał się na przykład na jakichś pogadankach tam, gdzie CV składamy i mamy prezentację własną, to siłą rzeczy jego energia, taka wygaszona, przemęczona, nawet jeśli on jest odziany w najlepsze garnitury czy też w jakieś super ciuchy dziewczyny, to Wasza energia sama w sobie mówi tak jakby do tych ludzi, że coś tu jest nie tak, że człowiek może nie dać rady. Bo my się czujemy na poziomie energetycznym, rozumiecie? I o to chodzi, że tu możecie na przykład blokować sobie wtedy, ja podałam przykład z szukaniem pracy, to jest przykład, ale to wygaszanie samego siebie, jak gdyby potoków energetycznych, to mnie tu mówi, że Wy sami na sobie wampirzycie jednym słowem, możecie przeginać, mówiąc językiem młodzieżowym, gdzieś tam na tyle, na co dzień bardzo często, że Wasza energia siada, w związku z tym ani dobrobyt, ani
potok finansowy nie popłynie na wygaszonym, przemęczonym człowieku, bo nawet kosmos Wam wtedy kranik zakręca, bo mówi, przecież za chwilę się wykończysz, padniesz, umrzesz, to na co Ci to wszystko będzie, tak? Jakby obrazkowo tłumacząc, więc tu bardzo ważny balans, ale no, po drugie, znowu karta równowagi. Tu była karta równowagi i tu karta równowagi, ale tu jeszcze kazano zwrócić uwagę przy tych cechach wampirzących na to, kiedy wychodzi Wasz wewnętrzny mężczyzna, a kiedy Wasza wewnętrzna kobieta, żebyście na to zwracali uwagę i żeby oni byli w idealnej harmonii. Przy czym podkreślam, nie wampirzyć na samym sobie i nie pozwalać oczywiście na przykład na przekraczanie notoryczne czasu pracy, na brak odpoczynku, takie prozaiczne barwy życia, na wszystko to, co powoduje, że wygaszacie jak gdyby pęd Waszego życia, że jesteście przetłoczeni, jakby przygniecieni pewnego rodzaju ciężarem. Zwróćcie uwagę, czy Wy potraficie wypoczywać, zwróćcie uwagę, czy Wy potraficie pojechać na urlop, czy uważacie, jak weźmiecie urlop, to świat się zawali i nie byliście już 5 lat na tym urlopie. No to wtedy woła o pomstę do nieba, kochani. Rozumiecie? To jakby prozaicznie. Tutaj wampirzycie sami na sobie. W tym rozkładzie raczej po większości tu jest pokazane, że jeśli już, to Wy skutecznie wampiriadę na samych sobie uprawiacie. Dobrze. Czy są w Was jeszcze jakieś ograniczenia, blokady, które powodują, że ten dobrobyt ta nie może płynąć swobodnie? Karta integracji, przepiękna, mówi o tym, pamiętajcie, że gołe postacie na kartach są zawsze związane z tym, że nie mamy nic do ukrycia, ale jednocześnie jesteśmy w zgodzie ze sobą, akceptujemy wszystko w sobie, w innych i tak dalej. Zatem zależy również, jak to się mówi, ta Wasza energia dobrobytu i pieniądza na... Przyglądnijcie się, czy nie katujecie się jakimiś tam wewnętrznymi niedoskonałościami, czy tam nie uchodzi Wasza energia, że bardzo się biczujecie w pogoni za doskonałością czegoś tam, twarzy, która ma jedną zmarszczkę od uśmiechu, czy tam, nie wiem, ciała, które ma krągłości przepiękne, czy też nie ma tych krągłości. Tu pewnego rodzaju przyglądnijcie się temu, jak traktujecie swoje ciało i czy Wy się kochacie. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, jeśli my się nie kochamy, nie akceptujemy siebie, no to gdzieś tam drenujemy również swoją energię, biczujemy się. W związku z tym być może nawet nasz własny potencjał jest zakręcony, bo nie ma wiary w siebie, prawda? Poza tym tutaj mocno wyszły karty natury, które mówią o tym, że dla Was, jak dla nikogo na świecie, moi kosmiczni wędrowcy, ważne jest pewnego rodzaju symbioza z naturą, odpoczynek, być może w parku na ławce, być może nad jeziorem, jeśli macie je w swoim mieście albo gdzieś blisko, być może na Malediwach albo kurczę w Puerto Rico, to jest jakby kwestia zupełnie inna, ale tu mówimy jak najczęściej do natury, żebyście się również jakby uciekali po to, żeby naładować Wasze wewnętrzne akumulatory i przede wszystkim poczuli tą więź kosmiczną ze wszystkim, co wokół Was nas otacza. Ale jednocześnie podkreślam, nie mam nic do ukrycia, w sensie akceptacja swojego ciała, pokochać siebie. W jaki sposób? Coachingi, książki, jakieś momenty takie, kiedy pracujecie ze sobą i ze swoim ciałem, ale tak, żeby wchodzić z nim w harmonię i ukochać je, i jak gdyby odkryć się przed samym sobą, to jest bardzo ważne. W sensie takim, że akceptacja własna powoduje, że Wasza kreacja, Wasz sposób tego, jak postrzegają Was inni również w świecie nie tylko duchowym, ale i materialnym jest tutaj ważne. To tu mogą być jakieś bloki, nad tym warto popracować. A dodatkowo popatrzcie, znowu ta sama podobna śpiewka. Tutaj jest szóstka buław, tutaj jest trójka buław, a tutaj dziesiątka buław i czwórka pucharów. Momenty, kiedy Wy zaganiacie się w tak zwany ślepy zaułek. Dziesiątka buław mówi o przeciążeniu, o trudzie Syzyfa i czwórka pucharów mówi o pewnego rodzaju malkontenctwie, w jaki się zaganiamy poprzez własne przeciążenie systemu energetycznego i wtedy znika ten potencjał Wilhelma Zwycięzcy, dobrze pojętego, ten potencjał radości, ten potencjał marzyciela, kreatora, ten potencjał człowieka, który potrafi góry ze sobą przenieść, wypatrzeć, jak to się mówi, w lot dalekie okazje, który jest wizjonerem, który jest twórcą, który jest urodzonym zwycięzcą, który potrafi porwać ze sobą tłumy, czy też ekipę, którą prowadzi.
w swoim świecie zawodowym, czy też wewnętrzną własną armię, własną ekipę, którą prowadzi, czyli wszystkie cechy, które wiodą go do zwycięstwa, to jest potencjał ognia. Tak a propos, zobaczcie, ile tu kart ognia. Wybraliście ogień, buławy. Tutaj też jakieś takie ogniste karty były. Więc wewnętrzny wasz płomień, pasja, energia, to jest to, co nie cierpi, jeśli jest gaszone, jeśli jest wypalone. Dziesiątka buław i czwórka pucharów mówi chandra, melancholia, przeciążenie. Tu trzeba bardzo uważać na momenty wypalenia, wygaszenia zawodowego i po prostu pilnować te rytmy, o których tu mówiłam, wam są potrzebne. Pamiętacie, rozkład pierwszy mówił nam o tych rytmach, że wy możecie mieć moment taki, kiedy zrywy macie siłę, jak gdyby na wielkie zrywy wielkiego tygrysa, ale potem potrzebujecie odpocząć. Ta cykliczność w waszym życiu jest ważna, ale tylko wy znacie swoje rytmy, bo tutaj oglądają mnie różni ludzie i u jednego musi to być na przykład tydzień do tygodnia, że tydzień idę szybciej przez życie, tydzień zwalniam. U jednego będzie to 3 miesiące, idę aktywnie przez życie, 2 miesiące trochę zwalniam, a u innego po prostu może wystarczy prozaicznie raz w roku wyjechać na dobrze pojęte długie wakacje i raz na ferie i na przykład mieć jeszcze parę weekendów, które są tylko dla Was. Odpowiedź Waszego rytmu jest w Was, ale powinniście posłuchać tych cykli, a przede wszystkim, jeśli znajdujecie się w takim stanie, czyli wygaszony, wypalony, to zafundować sobie jakby mimo wszystko jakieś takie ilości jak minimum snu, czy też tak, że dobrze pojętego odpoczynku, który postawi Was na nogi. Bo jeśli energia Wasza klapie, nic z potencjału zwycięzcy i nic z potencjału dobrobytu, jak to się mówi, nie może się więcej przekraść do Was. Czyli jednym słowem Wasza wyporność, jak pewnego rodzaju statku, który jest naładowany, powoduje, że żeby ją zwiększyć, wiecie już, co macie robić. Albo żeby w ogóle jakby zaczęło być lepiej w Waszym życiu, to wiecie też. Wszystkie te rady są jak gdyby wskazane, prawda? Teraz popatrzmy do rady, co pomoże Wam wyjść na karta ognia, kochani. Po prostu tu jest pasja. Tu musicie robić wszystko to, co powoduje, że Was wewnętrzny ogień... Bo to jest co rada, co pomoże Wam wyjść na wyższy poziom, tak? Albo podnieść się z jakichś klęczek. No karta dosłownie ognistego ptaka, feniksa, energia ognia, ósemki ognia. Mówi nam o tym, że powinniście szukać tego, co powoduje, że skrzydła Wam rosną. Jeśli to jest taniec, to zapiszcie się na taniec, rozumiecie? Jeśli to ma być flamenko i wychodzicie po tym uskrzydleni i czujecie, że w żyłach Wam płonie ogień, to o tym tu mówimy. Ta dawka tego wewnętrznego ognia Wam jest potrzebna, żeby się gdzieś wznieść wyżej. Taniec był tu przykładem, ale szukajcie tego, co powoduje, że czujecie, że energia Was płynie, że macie ochotę krzyczeć z radości i że skrzydła Wam rosną. To może być różne dla każdego z Was, ale szukajcie tego, co powoduje, że właśnie tak się czujecie. Czy jest to jazda na rowerze, czy jest to jazda na karuzeli, czy jest to wyjście w góry, czy jest to wreszcie spotkanie się z najbliższą jakąś ekipą przyjaciół, to jest inna sprawa, zupełnie inna sprawa, ale szukajcie tego momentu, kiedy czujecie się tak, wręcz jakby. Jak najczęściej szukajcie tego momentu, takich chwil. Dla każdego jest to co innego. Jedni lubią sport, żagle, trzeci jazdę konną, czwarty wreszcie lubi gdzieś tam posiedzieć z książką i po prostu poczytać książkę i naprawdę się czuje wtedy uskrzydlony i jakaś taka pasja w niego wchodzi. Wasz potencjał wzrasta, kiedy czujecie się tak. Dodatkowo tutaj jest jeszcze rada, kochani, arcykapłan, szóstka pentakli, dziewiątka buław, karta kielich i mandragora. No bardzo trzeba tutaj dbać o to przede wszystkim, zacznę jeszcze od tego, żeby mieć serce napełnione radością i pogodą ducha i jak gdyby wyrzucać z siebie stres, to mandragora krzykliwą rośliną jest, jak my wiemy, ale mówi ona też o pewnego rodzaju nerwowości, stresie, przemęczeniu. O magii również. Czemu nie? Magią się możecie wspomagać jak najbardziej. Jest to najbardziej magiczna roślina. Ale przy tych tutaj cechach powiedziałabym, że ona zwraca uwagę na to, że macie czasami ochotę wykrzyczeć wewnętrzny stres, więc zróbcie to, bo od tego zależy spokój Waszego serca. Trzeba gdzieś ten stres wyrzucać, bo jest go dużo w Waszym życiu, a stres to też energia zablokowana, a powinna płynąć w zupełnie inny sposób, karty mówią, więc szukajcie tego momentu balansu, równowagi jak najczęściej. Dodatkowo tutaj rada jest taka, że dla Was pewnego rodzaju tradycyjne momenty, kiedy Wy możecie gdzieś
wymienić energię z tymi, których po prostu tradycyjnie lubicie, cenicie i szanujecie, poglądy, energię, ale taką spokojną, podzielić się z nimi waszymi wizjami, tym, co was jakby uskrzydla, gdzie już doszliście, jest ważne. Zatem jakaś drużyna pierścienia, ja to nazywam drużyną pierścienia, bo nie zawsze mamy rodziny tak wspierające, czy najbliższych, z różnych powodów, może sami byli wychowywani w toksycznych układach i nie potrafią nam tego dać. Jeśli macie wspierający kawałek rodzinny, to ok, ale jeśli nie macie wspierającej ekipy, to tu warto jej poszukać. Taką tradycyjną, bliską więź utworzyć z kimś, kto może was wesprzeć, podzielić wasze wizje, posiedzieć, ale nie posiedzieć i pomarudzić nad tym, jak wokół jest źle, tylko poszukać, gdzie by jeszcze można się uskrzydlić. Tu pewnego rodzaju warto to robić i szukać takich ludzi, a być może samemu stać się takim człowiekiem, który również gdzieś tam skrzydła doda, na przykład waszej ulubionej przyjaciółce od czasu do czasu, i to też wam da pewnego rodzaju możliwość wzniesienia, polotu jak gdyby. Ale przede wszystkim tutaj jest moment taki, kiedy warto, żebyście zwrócili uwagę na wszystko to, co szanujecie w was i w innych, i dali temu ujście, upust jak gdyby, bo to również pewnego rodzaju wartości, morale tu są ważne dla was i bez tego no nie pójdziecie, jak to się mówi, wyżej i dalej. O czym tu mowa? O tym, że jeżeli byście mieli na przykład szukać czegoś, co powoduje, że nie czujecie, że to w waszej opinii, waszego serca opinii jest dobre, prawe, czy też takie, głęboko powiedziawszy, moralne, to będzie również pewnego rodzaju energia iskrząca, gdybyście poszli, no nie wiem, pracować w miejsce, w którym się gdzieś tam wewnętrznie nie godzicie z jego celem, z jego misją, to może być moment taki, kiedy po prostu, jak to się mówi, pieniądze dadzą dobre, ale wy będziecie jak gdyby w jakiś sposób sabotować energię tego pieniądza, więc tu przede wszystkim tak dbałość o wewnętrzne morale i to, co robicie, musi być w zgodzie z waszymi wewnętrznymi wartościami, mówią te karty, i wtedy tutaj Pantarei, czyli płynie dobrobyt, pieniądz i w ogóle wszystko płynie. I na koniec Pixie Kinsy, które zaraz odsłonię, bo one mnie zadziwiły, dlaczego, ale zobaczymy, co powiedzą. Dopasowanie jest nudzące, bądź po prostu sobą i płyniemy w kierunku snów. Ha, kochani, a przede wszystkim tutaj mówi, że wasz indywidualizm, czyli jeśli byście chcieli kogoś w potoku finansowym, czy też w biznesie, dobrze jest mieć autorytety, czy też ideały. Ale jeśli byście chcieli tak bardzo jakby kopiować kogoś, nie wajcie się, ja tutaj mówię po prostu, co karty mówią, dla was jest bardzo ważny indywidualizm. Wasze ja, żebyście się nie starali nikogo naśladować, nie starali nikogo kopiować, to w jakiś sposób bardzo mocno wpływa na zwiększenie waszego dobrobytu, waszego potencjału, no na pewno duchowego również, ale duchowość to również materia, pamiętajcie. To nie tak, że materia jest nieduchowa. Za bogactwem duchowym idzie bogactwo materialne, jedno z drugim się łączy, albowiem wszystko jest jednym i wszyscy jednym jesteśmy. Zatem postawcie tutaj na indywidualizm. Utwórzcie to, co wasze. Nie bójcie się przejawiać to, co wam w duszy gra, tworzyć własnych nurtów, własnych trendów, prądów, własnego sposobu myślenia. A poza tym tu mocno namawiają was do tego, żebyście nie grzebali waszych marzeń, tego, o czym śnicie, gdzieś tam głęboko pod ziemią, tylko żebyście dawali temu, o czym marzycie, te przysłowiowe skrzydła i podążali w tym kierunku. Nawet jeśli inni mówią, że to nie ma tak zwanego sensu, to ma sens, ale indywidualne wasze, i tutaj również jest jakiś moment wzniesienia. Mogą być bardzo kreatywne jednostki, tu nawet nie mogą być, tylko są, które mogą wręcz kreować własne firmy, własne trendy, własne sposoby myślenia, przekazywania informacji, czy też własną twórczość, własną pasję odzianą w taki, a nie inny, nazwijmy to, kostium, który tylko ty uszyłaś. I to o to chodzi. Strategie, podejścia do tematu, nowatorskie, jak najbardziej. To również to, co wasz potok finansowy i wasz dobrobyt uskrzydla. I wasza dusza to kocha, kurczę. To tu o to chodzi. Wasza dusza to kocha. Wasza dusza w ten sposób się uczy doświadczać tego, co nazywamy cudem materii. A zatem jest to rozwój.
Tak, kochani. Tyle dla Was wyśpiewałam, tyle dla Was z pola ściągnęłam. Jutro zapraszam wszystkich na biesiadę magiczną. O 21:00 będziemy gadać sobie o rodzie, o tym, jak z nim pracować. Oczywiście tam jeszcze jakieś rytuały na noc kupały. Wspomnę też, można robić jakie na własną rękę, ale oczywiście my tutaj też robimy własny, także o tym też będzie jutro, kochani. Przytulam Was wszystkich mocno. Oczywiście jeszcze muszę powiedzieć, że wszyscy ci, którzy chcą sesji prywatnej ode mnie albo pomocy magicznej w sprawie oczyszczania energetycznego, czy też ściągania jakichś nieciekawych rzeczy energetycznych i zakładania ochrony, tarczy, no to piszcie. Piszcie jak najbardziej przez formularz kontaktowy, tylko proszę, zawsze proszę wszystkich, szczególnie tych nowych, bądźcie cierpliwi nawet 2-3 dni z odpowiedzią. Ja nie jestem produktem XXI wieku, ja bardzo dużo przebywam poza siecią, przede wszystkim z własną magią, ale też z własnym rozwojem duchowym pracuję. I o to tutaj chodzi, żeby tutaj ciut cierpliwości do mnie wykazać. No i jeśli byście chcieli jakichś rozkładów z Waszym rodem, albo również podpowiedzi od członków rodu, takich prywatnych, to ja również bardzo kocham pracę z rodem i na takie seanse również zapraszam. Mediumizm w wyjątkowych wypadkach, czyli seans kontaktu z osobą zza światów, mogę zrobić, ale to wymaga długiego czasu, jak gdyby u mnie przygotowania, bo to nie raz, dwa, trzy. Jeśli mówimy o kimś, kto dawno odszedł, albo o jakimś przeprowadzaniu, no to również robię takie rzeczy, ale podkreślam, nie z ciekawości pytającego, tylko jeśli naprawdę coś mocno jest na rzeczy. Albowiem za światy im należy się spokój i pokój, a nie bez przerwy stukanie i zawracanie im głowy, kochani. Dobrze. Powiedziałam, co musiałam, bo ostatnio dużo pytań przez nowicjuszów zadawanych. Z całym szacunkiem dla wszystkich zapraszam jutro na biesiadę. Wszystkich Was kocham jak stąd do księżyca, a jeszcze jutro będzie poniedziałeczkowe 4 klucze. Pozdrawiam, pa, pa. I teraz żywioł wody, niech przemówi. Będziemy patrzeć, jak u Was z dobrobytem, z potokami finansowymi, jaka energia Wasza wpływa na to, że płyną świetnie, że jest ich więcej, albo być może co Was albo z zewnątrz blokuje te rzeczy, które jakże ważne na planecie Ziemia są. Dobra, patrzmy. Zatem potencjał Wasz po duszy do energii materii, do energii dobrobytu. Wieża, królowa pucharów i intuicja. No nieźle, czekajcie. Dajcie jeszcze moment. U Was bardzo ważne, ale to bardzo ważne jest moment taki, kiedy nie możecie się zatrzymywać na czymś, co już od dawna powinno ulec unicestwieniu w Waszym życiu, tak to powiem. Szeroko pojęte zmiany należy przyjmować jako coś, co na Waszej ścieżce pomaga Wam nie tylko rozwijać się oczywiście duszy duchowo, ale co sprząta jak gdyby przeszkody materialne. Tutaj opór przed zmianami jest niewskazany, albowiem one jakby są nieuchronną częścią Waszej ewolucji. Mało tego, być może nawet będziecie częstokroć zmieniać tutaj sposób zarabiania w ciągu życia, jak to się mówi, czyli wychodzić z jednej jakby ścieżki zawodowej, a wchodzić w drugą, albo też miejsca, albo też jakby ekipy czy drużyny, bo to tu widać. Nie mówię oczywiście, że będzie trzaskać drzwiami codziennie, ale pewnego rodzaju moment, który tutaj jest mocno na rzeczy, mówi: słuchaj swojej intuicji i nie opieraj się tym zmianom. Mało tego, Wy możecie mieć talent do tego, aby to, co nazywamy rozruszeniem, rozwaleniem energii, która jest niepotrzebna, ukazywać innym, jak oczyścić swoje życie. I tutaj też pewnego rodzaju taka z Was, nazwijmy to, wewnętrzna duchowa ekipa remontowo-budowlana, ale to remontowo-budowlana to mówię z przymrużeniem oka, chociaż czemu nie, tutaj też jest talent na pewno do wszystkiego tego, co z domami związane, ale przede wszystkim do tak zwanego totalnej dewastacji, a potem remontu, czyli mogą być tutaj momenty takie, kiedy Wy jak gdyby poddajecie się naturalnym rytmom życia, kiedy wiecie, że coś już, nie wiem,
Podam przykład. Tworzycie na przykład jakąś, powiedzmy sobie, stronę internetową czy firmę i wy wiecie, kiedy nadchodzi moment, kiedy trzeba ją sprzedać, czujecie to, albo totalnie wywrócić jakiś scenariusz do góry nogami i wnieść takie zmiany, na które inni by się nie odważyli, ale to jest ten moment, który właśnie powoduje, że ta, nazwijmy to, energia dobrobytu czy materii ma szansę popłynąć lepiej, bardziej, dalej. Przy czym osoba, która mnie ogląda, ma taki talent, pewnego rodzaju człowiek demolka, ale zrozumcie mnie dobrze. Chodzi tutaj o to, że inni lubią przebywać w stagnacji i zadowalają się tym, co jest. U Was Wy nie boicie się tego momentu demolki po to, żeby, jak to się mówi, zyskać więcej. Mało tego, to nawet jakby wskazane, macie piekielnie dobrą intuicję, duży mediumizm, nawet jeśli, chociaż wiedźmami tu pachnie, królowa pucharów i intuicja, dwie karty związane z mediumizmem, możecie mieć taki również ezoteryczny dar, który Wam tutaj pomaga, tak jak gdyby, rozumiecie, przenikać głębie istoty, materii dobrobytu i nie boicie się tego, co nazywamy dobrze pojętym, jak to się mówi, rozwaleniem, no totalnym jakby placu życiowego, placu budowy życia, tak to powiedzmy. Częste zmiany w scenariuszach firmowych, może też jesteście na przykład świetni w tym, żeby podnosić, jak to się mówi, innych z ruiny, jak gdyby doradzać, doradztwo, bo tu jest to wyczulenie, rozumiecie, jak to się mówi, na to, jak zrobić, żeby się podnieść, jak Feniks z popiołu. Tu możecie powieść innych za sobą, zatem teoretycznie mógłby to też być dobry psycholog, powiedziałabym. Jeśli nie jesteś psychologiem, to na pewno dużo z psychologa w Tobie tkwi, bo Wy jakby macie tą świadomość, która pomaga wznieść się ponad momenty kryzysu, które są potrzebne w życiu i jak gdyby dzięki intuicji wyjść, no tak jakby jak przysłowiowy kot spaść na cztery łapy, zawsze i wszędzie. Ale tych momentów, tego rozwalenia w drobny mak, tego co stare, co zmuszałe, co niepotrzebne, powinniście się jakby wy, jak nikt na świecie, jak nikt inny na świecie nie bać, bo to jest moment, kiedy Wam przychodzi hossa. Jest to trudne, bo tak jak mówię, my boimy się, mając już jakiś wypracowany status quo, my boimy się zmian, my boimy się tego, co jakby wnosi pewnego rodzaju rozgardiasz, rozruszenie tego, co było, ale w Waszym wypadku Wy macie jakąś taką tendencję, że Wy potraficie, Wy wyczuwacie nawet, że to jest konieczne. Wy być może nawet prowokujecie sami te zmiany w odpowiednich cyklach, takie jakby właśnie jakby totalny pył i gruz to, co było i idę w nowe, ale tu jest coś takiego, że rzeczywiście Wam to sprzyja. Podkreślam, ta energia jest trudna, więc duchowo musi być tutaj, jak to się mówi, odporny kosmiczny wędrowiec już, który niejedno jakby przeszedł, ale tak jakby rozumie, że tylko dzięki tym nieustannym zmianom następuje rozwój, zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej. Albowiem wielkie imperia, które, jak to się mówi, nic w sobie nie zmieniają, nie idą do przodu, one zawsze jakby upadają, prawda? Więc jakby patrząc na to pod względem gdyby nasz dobrobyt, nasz biznes, czy firma, w której pracujemy, czy sposób myślenia zawodowego byłby wielkim imperium, w którym nic się nie zmienia, wiadomo, przychodzi, jak to się mówi, nowa epoka i to, co stare, musi odejść. Mówię to tak metaforycznie, ale rozumiecie, tutaj w Was chciałoby się powiedzieć zmiany, zmiany, zmiany. To jest w czole rozkładu, to jest w głowie rozkładu, to jest to, co Was napędza, nakręca zarówno duchowo, ale również na ścieżce bogactwa materialnego i dobrobytu. Ja zawsze podkreślam w takich momentach, nie mylmy tego, bo wszyscy łączą duchowość tylko z, jakby z odwróceniem się od materii, a materia też jest duchowością. To razem, wespół w zespół tworzy piękną barwę. Materia jest duchowością, jeśli podchodzimy do niej w sposób duchowy. Nie znaczy to, że na anachoretę i nie potrzebujemy ani grosza i rozdamy wszystko wszystkim, bo można i tak, ale popatrzcie na ludzi, którzy prowadzą ogromne firmy i dają pracę na przykład setkom osób. Jeśli dobrze prowadzona firma utrzymuje rodziny, daje im byt, daje im możliwości rozwoju, studiów i tak dalej, tam też tkwi piękny pierwiastek duchowości w tym wszystkim. Inna sprawa, jak do tego podchodzimy, ale świadomość do tego, że materia jest duchowa,
powinna być szczególnie w takim rozruszycielu, ale u Was jakby Wy nie boicie się, tak jak mówię, stałych, jakichś przebrzmiałych struktur rozbijać u siebie i u innych. I w tym jest ten potencjał jak gdyby dobrobytu. Zaraz go będziemy rozgryzać dalej, przedziwne, ale i doskonałe. Tak bym to powiedziała. Oczywiście możecie potem, ja zawsze lubię, tak jak mówię, nie zawsze mam czas w życiu lajkować wszystkie komentarze, ale wierzcie mi, czytam wszystkie, czasem z dużym opóźnieniem. Natomiast jakby mam takie momenty, że serduszkuję namiętnie, czytam, odpowiadam, jak jest tego czasu więcej w moim życiu, ale to chodzi o to, że ja jestem ogromnie wdzięczna za każdy komentarz, który Wy mi piszecie i oczywiście za paluchy, które stawiacie tutaj w górę również. Jestem wdzięczna, bo to powoduje, no wiem, że ta moja praca tu jest potrzebna tej grupie i cieszę się tym, także jakby co, to możecie mi napisać w tych Waszych komentarzach, jeśli oczywiście chcecie się podzielić, co Wy tutaj robicie i czy rzeczywiście te zmiany to Wasze drugie imię, ale nie może być inaczej. Popatrzmy zatem, co z zewnątrz, kto lub co może wampirzyć, tu wampirki nam wyszły w sukurs karty wampirków, może wampirzyć, może podgryzać co lub kto wasz dobrobyt, wasze potoki finansowe. Dobrze, tu jest dziewiątka wody. Aha, normalnie czekajcie, tu woda. As mieczy, arcykapłanka, cesarzowa i trójka czasz. Kochani, tu jest jakaś tajemnica. Podpowiedź jest dość tajemnicza. Tu nie tyle o tym, co może podgryzać, wampirzyć Waszą energię, ale o tym, że kiedy czujecie momenty, że tak jakby utyka, w sensie energia dobrobytu i finansów, kiedy czujecie, że utyka, że coś zaczyna kuleć, że coś tutaj, jak to się mówi, siadło, to Wy, tu jest wiedźmiński motyw, ja nie mówię, u mnie wszyscy wiedźmini i wiedźminki, ale tu wybitnie, tu możecie wręcz jakby czynnie zajmować się magią, wręcz żeby sięgnąć po środki magiczne, oczyszczanko, odcinanie, odsiekanie tego, co jakby blokuje, oczyszczanko potoków finansowych i Was samych. Nie zapominajmy o tym, drodzy Państwo, drodzy Panie, Panowie, dziewczyny, kobiety, robimy rytuały magiczne tam na przyciąganie tego i tamtego. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że oczyszczanie jest ważną częścią procesu, albowiem nawet rytuał, tak jak Wy niekiedy dziwicie się, że patrzymy, czy rytuał będzie potrzebny w ogóle, na przykład, nie wiem, otwarcie dróg na miłość, czy wystarczy oczyszczanie. No obrazowo tłumacząc, to jest tak jakby czasem na brudne ciało, czy brudną twarz z 10 makijażami próbować nałożyć jeszcze jeden makijaż. Przepraszam, że tak obrazoburczo i brutalnie, ale mówię tutaj, bo do Was jest kierowane, ja nie mówię, że Wy jesteście, jak to się mówi, energetycznie brudni, ale do Was jest tutaj, jak do nikogo innego na świecie, wezwanie, że w momencie, kiedy Wy czujecie, że utyka, a pachnie mi, że sami robicie te czystki, to wręcz odsiekanie, atamę, oczyszczanie i tak dalej, żeby ruszyć potoki finansowe. Dodatkowo jest coś, to jest karta również mocno związana z charytatywnością. Arcykapłanka i cesarzowa trzyma tutaj, arcykapłanka trzyma tajemnicę do bycia w potoku cesarzowej. Bez względu na to, czy ogląda mnie kobieta, czy mężczyzna, cesarzowa jest tak zwanym rogiem obfitości. Ona jest związana z planetą Wenus, z tym co piękne, ale również z ziemią, z materią, z płodnością, z obfitością. Ja nazywam cesarzową rogiem obfitości, zatem tu nie powinno, jeszcze trójka denarów do tego, trójka czaszek, nie powinno, jak to się mówi, stanąć na przeszkodzie raczej nic, pod warunkiem, że jakby jak czujecie, że utyka, to trzeba robić oczyszczanie, widocznie siadło dużo tak zwanego, nie wiem, takiej, a nie innej energii. Plus nie mówimy, że nie może tu być, tylko błagam Was, to jest rozkład ogólny. Ja na ogólnym rozkładzie nikomu nie powiem, że karma jest zła, bo za dużo różnorakich energii. I tu nie o tym rzecz, że karma jest zła, ale jest tutaj, posłuchajcie mnie dobrze, błagam, nie o tym rzecz, że karma jest zła, ale jest tutaj pewnego rodzaju tajemnica, która mówi, że być może jest jeszcze jakiś okruch, który od czasu do czasu tak jakby dopada Was energetycznie, że czujecie, że utykają te finanse, wtedy się trzeba skupić na tak zwanej szeroko pojętej charytatywności, czyli dopomóc tym potokom finansowym poprzez udzielenie jakiegoś daru, gestu Waszego serca finansowego,
jakiejś dziesięciny, czy też, nie wiem, innej części waszej, albo pójść, nie wiem, charytatywnie gdzieś popracować, kurczę, w zoo czy w schronisku. Ja daję to jako przykłady, albo podarować coś na cel charytatywny, taki, a nie inny, serce wam podpowie jakie, bo to jest również ruszenie potoków finansowych. Tu nie było podpowiedzi kto lub co, ale bardziej, żeby magiczyć, oczyszczać i odtruwać w momencie, kiedy czujecie, że siadło. No jeśli sami tego nie robicie, to rzeczywiście trzeba wtedy, jak to się mówi, dzwonić do kogoś, kto się tym zajmuje, ale mnie pachnie mocno w tym rozkładzie, że tu będą oglądały osoby typowo parające się w dobrym tego słowa znaczeniu, pracą z energią, z magią, z alchemią magiczną, czyli potrafią oczyszczać. Przynajmniej podstawowo. I to trzeba robić u Was w tych momentach. Może być taki moment, kiedy są jakieś okresy karmiczne, kiedy wołają do Was, oczyszczaj, oczyszczaj, odtruwaj, bo. I tutaj mocno coś takiego było na rzeczy. Ciekawy bardzo ten rozkład jest, kochani. Bardzo ciekawy. Dobrze, patrzmy zatem, co Was, czy w Was samych, bo tu jakby z tego co zewnątrz, a tu czy w Was samych są jakieś bloki, czy coś. Wow, ta karta, słuchajcie, była w pierwszym rozkładzie wyszła na tym samym miejscu. Od razu tłumaczę, że golizna na kartach nie jest po to, żeby nas tu fascynować erotycznie, ale dlatego, że naga postać mówi o tym, że nie mamy nic do ukrycia, że intencje są czyste, że niczego się nie wstydzimy, że człowiek jest otwarty, ale tutaj jest to karta integracji i jakby ona namawia do tego, żeby przyglądnąć się, czy wy dobrze traktujecie siebie, swoje ciało, czy akceptujecie się w pełni, czy przyjmujecie wszystko w sobie takim, jakim ono jest, albowiem jeśli są gdzieś kompleksy, blokady, kody, jeśli nie kochacie siebie, jeśli ganicie się za, nie wiem, nos, który ma garbek, albo za małe wargi, albo za duże wargi, albo nie wiem, za zmarszczkę od uśmiechu, czy pionową zmarszczkę na czole, czy też, nie wiem, nogi za bardzo owłosione, czy za bardzo nieowłosione. Ja się zawsze śmieję w takich momentach, bo wiecie, to wszystko są, przepraszam, tak zwane bzdury, no, kochani. Ale rozumiecie, o co chodzi, z całym szacunkiem. Tu trzeba się przyglądać, bo Wasza energia może, jakkolwiek wydawałoby się to niezwiązane, gdzie akceptacja siebie, a gdzie potoki finansowe i dobrobyt, bardzo wielka jest jak gdyby więź między tym wszystkim, albowiem wszyscy jednym jesteśmy, wszystko jest jedną więzią, jedną kosmiczną pajęczyną. Jeśli tracicie czas na biczowanie samego z siebie za własne niedoskonałości, to ograniczacie swój potencjał, swoją kreatywność, swoją boską iskrę duszy, albowiem tak jakbyście ganili swoją świątynię ciała za to, że ona niedoskonałą Ci jest. I nie mówimy tu o tym, żeby nie pracować z czymś, jeśli macie ochotę coś uwysmuklić, czy uszlachetnić, czy zmienić, ale bez szaleństw. Świątynię ciała kochamy. I tylko wtedy, jak gdyby mocno, ale to bardzo mocno idzie energia naszej kreatywności, a za naszą kreatywnością płynie wszystko, co mówimy o tym, piękna pieśń w kosmos, zatem i potoki finansowe płyną do nas wartkie, zdrowe, ale jak również dobrobyt materialny nas kocha, bo wie, że my kochamy siebie. Dobrobyt, podpowiadam, nie musi być równoznaczny z potokiem pieniądza, te są dwie różne rzeczy. Dobrobyt może istnieć bez pieniądza, bo na przykład dziecko nie potrzebuje pieniędzy i może żyć w dobrobycie, albo człowiek, który ma gospodarstwo samowystarczalne i wymienia się z innymi, również może być w dobrobycie. Ale dobrobyt to również te prezenty, które dostajemy od innych, jak gdyby od kosmosu, od wszechświata, czy pewnego rodzaju uśmiechy losu, szczęścia i tak dalej. A tu mówimy o jednym i o drugim. Tego potrzebuje Wasz dobrobyt i Wasze potoki finansowe, abyście zaakceptowali siebie. Ponadto karta mocno wzywa do kontaktów z naturą, do integracji z naturą. Zatem boso po plaży, po parku, albo po ogródku, albo gdzie tam chcecie na wycieczki, obejmować drzewa, kochać zwierzęta, gładzić kota, przytulić psa, popatrzeć na ptaki, pokarmić łabędzie. To są tylko drobne przykłady, ale natura to jest to, co Was jak gdyby scala, co Was integruje i co powoduje, że w Was jest więcej tego potencjału, który może energię dobrobytu i finansów jak gdyby w Waszym życiu podnieść albo ją uzdrowić, jeśli wolicie uzdrawiać. Ale tu mówimy o podniesieniu w tej chwili. Pasz pentakli, piątka pentakli, przepraszam, piątka mieczy, pasz pentakli, piątka mieczy, ósemka pentakli, dwójka mieczy. Tu jest tak od do, tak jakby Wasze tryby materii były czasami blokowane
No właśnie, przez co może być to, o czym mówiliśmy, że tu jakby od do droga, potem jakiś konflikt wewnętrzny idzie, droga otwarta, materia idzie, potem idzie jakiś konflikt wewnętrzny, potem wy nadrabiacie, jak gdyby znowu dużo pracuje, a potem znowu jakaś jakby blokada. Tu wszystko o tym, żeby bardziej upłynnić, jak to się mówi, tą ścieżkę waszego życia. Ja rozumiem, że tu było coś takiego, że nie boimy się zmian i rozwalania, ale w momentach, kiedy utyka ta materia, warto by rzeczywiście oczyszczać i odtruwać. I rzeczywiście powiedziałabym, że wy potraficie tak jakby balansować na krawędzi między, w takich sytuacjach, kiedy inni opuszczają ręce, wy potraficie, jak to się mówi, balansować na krawędzi. Tu jest duża intuicja, duże spływy z wiedźmińskie, gdzieś jakby z kosmosu i wy potraficie, jak to się mówi, przejść tam, gdzie inni by się już dawno wywrócili. Mówimy zawodowo, mówimy o tym, co kreuje wasze w ogóle potoki dobrobytu i materii. Wy potraficie ten balans jak gdyby utrzymać, niemniej jednak czasem, jak gdyby sami ze sobą jesteście w konflikcie, być może i być może czasem za długo zastanawiacie się, czy ta zmiana, która Wam jest potrzebna, jest Wam potrzebna i to może też blokować w jakiś sposób Waszą kreację, Waszą twórczość, Waszą pasję, Wasze potoki finansowe, Wasz dobrobyt. Jednym słowem, u Was momenty, kiedy wy się tych zmian, które czujecie, że są korzystne, obawiacie i jak gdyby za długo zatrzymacie się tak jakby w jednym miejscu, ważąc, aby w lewo, aby w prawo, czy aby tak, nie są, to jest to, co może blokować jak gdyby ten moment wyjścia na wyższy poziom, nazwijmy to, tej energii, którą jest materia i dobrobyt. To również energia. Wszystko jest energią. Zatem te momenty takie od do u was. Pierwszy rozkład był taki, że oni się powinni przyzwyczaić do tego takiego czasu, że czasami wolniej, czasami szybciej. A u Was wszystko mówi tak, chwytaj w lot ten moment, kiedy zmiany są konieczne i nie uciekaj przed nim. Absolutnie. Jeśli za długo będziesz w konflikcie samym ze sobą, jakby to będziesz blokował jak gdyby tą ścieżkę, tak jakbyś się bał wyjść na scenę. Będziesz blokował tą ścieżkę jak gdyby sobie sam. Potem będziesz próbował nadgonić coś, jak to się mówi, szybko i mogą to być takie zrywy, jak gdyby. A tu chodzi o to, żeby płynnie, żeby nie bać się wyjść na scenę tych zmian, żeby nie za długo, jak gdyby rozważać, nie latami, czy te zmiany są mi potrzebne, nie latami rozważać jakieś kroki, o których dawno marzymy i śnimy, a boimy się w to wejść, tylko żeby wchodzić w to, bo waszą energią jest energia rozruszenia. To okropnie może być takie straszące dla innych, ale dla was to już jak dla wytrawnych skoczków, powiedziałabym, że wy się tych zmian nie boicie, mało tego, wy czujecie, kiedy one są potrzebne, więc jedyne co, balans, przejście między granicami na krawędzi niczym z primadonna kosmicznego baletu, to wasze, ale jednocześnie chodzi o to, żeby nie zawisać w jednym punkcie, tylko żeby niczym jezioro łabędzie w tym balansie między dwoma przepaściami, jak gdyby, ale do przodu, u was ciągle jak gdyby do przodu, nie stanąć w miejscu, jednym słowem. To jest jak gdyby takie mocne wskazanie. Potem tutaj może być też jakby taki konflikt wewnętrzny między tym, co wy naprawdę chcecie robić, a tym, co naprawdę robicie. I w tym wypadku, jeśli boicie się zrobić tej zmiany takiej i podążyć za głosem swego serca i wyjść na scenę i zrobić to, co wy naprawdę robicie, a nie to, co każą wam robić albo wydaje wam się, że musicie robić, to tutaj jest również podpowiedź, że wtedy ten wewnętrzny konflikt zniknie i potoki finansowe są w stanie jak gdyby pójść na maksymalnym poziomie, na tyle, na ile was stać. Ale podążać trzeba jakby za głosem serca również i zrobić to, albo przynajmniej zacząć robić to gdzieś tam, chociażby na 1/10 etatu na początek, co naprawdę kochacie i lubicie. Tam tkwi jakaś szansa w podniesieniu tych potoków. Teraz popatrzmy, rada, co może jeszcze, jak to się mówi, przyczynić się do tego, aby tu zwiększyć Wasze potoki. Trójka wody, królowa pucharów, przy czym tu też była królowa pucharów, karta śmierć, czyli wielkich transformator, trójeczka, siódemka mieczy. Kochani, tu jest naprawdę o niczym innym jak z pełnym spokojem i wziąć, co się może przyczynić, kiedy Wy czujecie, że sytuacje, ludzie, którzy Wam już nie służą, a przy takiej energii powinniście to czuć na maksa,
że trzeba coś opuścić, z czegoś wyjść, nie wiem, z jakiegoś toksycznego układu albo z jakichś przyjaźni, tak czy inaczej nabytych, szeroko pojęte, to, co Wam nie służy, co powinno odejść z Waszego życia. Nawet po angielsku, siódemka mieczy mówi często sprytnie, podstępem, jak nie potrafimy już inaczej, no podstępem, w cudzysłowie, po angielsku jakoś, nie wiem, przypudrować prawdę, jak nie potraficie inaczej. Albo nie pudrować prawdy, tylko cza, cza, cza. I mówię wprost, o co jest, ale to zależy od Waszego temperamentu. Siódemka mieczy mówi, że raczej nawet czasem chytrze, czy sposobem, nie mówić może wszystkim i wobec nie lubię Cię, tak? Ale po prostu wyjść jakoś po angielsku bardziej. Natomiast Wam absolutnie rada mówi, Wasz spokój duszy, Wasz moment triumfu, kiedy Wy się czujecie napełnieni, kiedy wiatr w żagle, kiedy Wasz wewnętrzny okręt możecie prowadzić tam, gdzie jest, to jest nie bać się tego, że to, co powinno po przepięknej karcie śmierci, ona nie mówi tylko o zejściach z świata tego, ale po tym wszystkim, co powinno jakby odejść raz na zawsze z Waszego życia. Jakieś nie takie układy, sytuacje, ludzie, którzy Was dręczą, męczą, doprowadzają Was do stanu takiego, o, że tutaj ja to nazywam karta akupunktury, 10 mieczy przybity i już nie mam sił na nic, bo jak gdyby to musi odejść z Waszego życia. No musi, chciałoby się powiedzieć, żeby wnieść porządek, żeby dać Wam, jak to się mówi, luźny oddech. Czy to po angielsku, czy się z przytupem, to jest inna sprawa, ale wręcz tu jest wezwanie, tak jakby pozbądź się tego, co Ci nie służy. To mogą być też pewnego rodzaju Twoje cechy, tak zwane przywary, które powodują, że dobijasz sam siebie. No innymi słowy, jeśli lubisz, nie wiem, dobijać siebie tym, że katujesz się jakimiś drakońskimi dietami, wyniszczasz swój organizm, bo chcesz schudnąć, jak to się mówi, za bardzo, za szybko, to również jakby tutaj by mówiło z większym sprytem, z większym podejściem do tego. Albo jeśli po prostu lubisz, nie wiem, doprowadzać się do stanu agonalnego, bo bierzesz, jak to się mówi, pracę po 20 godzin dziennie i rzadko bywasz na urlopie, to również powinieneś wiedzieć, że to powinno jak gdyby odejść z Twojego życia, bo to nie służy ani Tobie, ani Twoim potokom finansowym, ani Twojemu poczuciu szczęścia czy dobrobytu. Niby prozaiczna rada, ale no kurczę, rozumiecie, ileż w tym rozsądku. Ja tu podałam tylko kilka przykładów. W każdym razie karty to, co powiedziały, wszystko to, co nie służy Wam, co dobija Was, co powoduje, że leżycie na scenie życia w takiej pozycji, powinno z Waszego życia odejść. Sprytnie możecie to zrobić, jeśli nie potraficie otwarcie, a nawet wypadałoby, bo tak jak powiedziałam, nie wszystkim mówimy, nie lubię Cię, nie dzwoń do mnie, tak? Jest to jakby takie, rozumiecie, no nie bardzo eleganckie, ale jak ktoś lubi, to może i tak powiedzieć. W końcu jest to prawda. Jej, posłuchajcie, jeśli chodzi o doradę jeszcze jedną, to tutaj mamy kartę wody, bardzo mnie rozbawia, bo muszla, tam w pierwszym rozkładzie był ogień i wyszły karty ognia, a tu karta wody, trójka kielichów, to jest szczęście, radość, tu jest znowu karta jakby kielich, która jest związana z wodą i tu jest pewnego rodzaju karta rodu, rodziny, ale również pewnego rodzaju zjazdów takich rodzinnych. Powiedziałabym, że jeżeli Was uszczęśliwiają zjazdy rodzinne, najprościej jak można powiedzieć i narzekacie na własną rodzinę, że nie wiem, nie robią, czy też mają nie takie jak trzeba, to może czas, żebyście Wy zrobili jakiś miniaturowy, chociażby nawet dla tych, których uważacie za rodzinę, jakiś zjazd, i żebyście po prostu pokazali, jak to się robi, w sposób dobry i tak dalej. Czyli jeżeli uważacie, że inni Wam tego nie dają, to jakby tu ród do Was mówi coś takiego, to zrób Ty. Na 2, na 3 osoby, na 5, na 50, na 100 to inna sprawa, ale zrób Ty. Tak jak uważasz, że być powinno. I w jakiś sposób, kurczę, nakręci to Wasz dobrobyt i potoki finansowe. Dodatkowo, mówimy dodatkowo, ale podpowiedź jest też taka. Przede wszystkim dla Was ważne to, co związane z rodem i z rodziną. Więc jeśli jest ona toksyczna, to tutaj trzeba, nie mówię, że musi być, ale jeśli jest ona toksyczna, to tutaj trzeba równowagę znaleźć we wszystkim tym. Karty wody mówią o naszych emocjach, o tym, co napełnia nasze dusze, nasze ciało astralne, naszą czakrę sakralną, która jest związana z wodą, a tamtędy płynie nie tylko seks, ale również radość życia i potoki finansowe, wszystkim tym napełnić, co związane z radością, z poczuciem zachłyśnięciem się, szczęściem i napełnieniem.
Może dla Was będzie to szeroko pojęta praca z żywiołem wody, a nawet żeglarstwo, czy nie wiem, popłynięcie na łódce, czy zrobienie sobie akwarium w domu, czy po prostu śpiewanie pod prysznicem, to inna rzecz. To jest tylko jedna setna tego, o czym tu mówimy, ale przede wszystkim naprawdę warto tutaj postawić na to, co Wam powoduje szczęście, błogość. Może to być masaż, nie wiem co. Wszystkie momenty rozluźnienia Was, to kiedy czujecie się dosłownie tak lekko, tak szczęśliwie, to jest ten moment, kiedy tak jakby Wasza energia zostaje odkorkowana, ona płynie właściwie i ona pomaga potokom finansowym, szczęściu i dobrobytowi przychodzić w Wasze życie. O tym mówiły tutaj te karty. Dodatkowo Pixie Kimsy, które nieodmiennie mnie zadziwiają. A jakie to fajne, kochani. Po pierwsze, pierwszy Pixie Kims mówi do Was tak. A zmierz się śmiało z wyzwaniami, które mają czelność stanąć przed Tobą. Czyli to już mówi samo w sobie, że pokochaj wyzwania i powiedz, nie patrz na to, że trudności czy przeszkody, tylko powiedz sobie, z wdzięcznością przyjmuję wszelkie wyzwania, jakie przychodzą do mnie, albowiem one miały czelność stanąć przede mną. To już jest tutaj podpowiedź, że dacie radę, ale dacie radę wtedy, jak będziecie pamiętać o pewności siebie, po prostu rock and roll i posiadaj ją zawsze w sobie, więc wewnętrznego motywatora, który trzeba włączać często, który pozwala Wam nie bać się, nie uciekać przed tym, co życie Wam stawia przed nosem, czyli wyzwania, tylko traktować to jako ogromne szanse. Innymi słowy, kiedyś bardzo bogaty człowiek powiedział, o, taki coach, trener, widziałam również takich ludzi, którzy, no powiedzmy sobie, nie tylko bogatych się tyczy, sportowców, którzy muszą stawać czoła na przykład ogromnym wyzwaniom, jaką trzeba mieć odporność psychiczną. Albo staniesz przed rywalem, albo zwiejesz i powiesz, w ogóle w to nie wchodzę. Ale wtedy, jak to się mówi, raczej tego podium nie zdobędziesz. A tutaj chodzi o to, że możliwości są ogromne, tylko chodzi o to, żebyście właśnie nauczyli się tak patrzeć na świat. Na zasadzie jest wyzwanie, boję się go, ale to Ty miałeś czelność stanąć przede mną, więc ja jakby wchodzę w to. Jednym słowem, jestem na tak. O tym mówią te karty. I pamiętajcie, że mocno musicie pracować jako swój własny trener motywacyjny, albowiem gdzieś tam zbyt często może gdzieś się ganicie albo zwracacie ucho w tą stronę wewnętrzną Was, która bardziej się boi, zamiast gdzieś tutaj nakręcać się. Zatem wręcz coaching wewnętrzny i chwytanie okazji to również jest tutaj podpowiedź dla Was. Zatem ja Wam życzę, by tych okazji było jak najwięcej, kochana grupa związana z żywiołem wody. Jutro zapraszam wszystkich na biesiadę magiczną, kochani. Będziemy rozmawiać o rodzie, o tym, jak z nim pracować, jak sobie pomóc na przykład. No i oczywiście będzie też tam ciut o rytuałach na noc kupały, takie, które możecie robić sami sobie, ale jakby wszyscy wiemy, że ja również robię taki rytuał i jutro ciut o tym też będzie. A wszystkim tym, kochani, którzy chcą ode mnie sesji prywatnej tarota, związanej, nie wiem, z rozkładami rodowymi, z karmą, z wszystkim, co tam w duszy gra, albo pomocy magicznej, która jest u mnie z reguły związana z mediumizmem, czyli z kontaktem ze światami, ale tylko wtedy, kiedy tego naprawdę, naprawdę potrzeba. Nie niepokoimy ze światów po prostu dla naszego widzimisię czy ciekawości, czy też z przeprowadzaniem dusz, albo z takimi pracami, jeśli chcecie, bym Was oczyściła energetycznie i założyła Wam ochronę na cztery żywioły albo jaką inną, to tam patrzymy przez sesje diagnostyczne zwykle, no to bardzo proszę, żebyście pisali do mnie przez formularz kontaktowy na stronie, tylko bardzo Was proszę również, żebyście pamiętali, że ja czasem mam opóźnienia 2-3 dni w odpisywaniu i jest to u mnie normalne. Ja po prostu żyję w nieco innym trybie niż większość społeczeństwa, które w tej chwili siedzi w internetach tylko, a naprawdę więcej żyje, jak to się mówi, poza siecią niż w sieci. Z racji również tego, że właśnie rytuały prowadzę, że się rozwijam, że medytuję dla Was, żeby mieć zdolności coraz większe i tak dalej. Więc ja zawsze proszę Was o tą cierpliwość świętą w odpowiedzi, ale na pewno się zawsze dogadamy co do czasu. Kochani, no i co? Jutro Was zapraszam wszystkich na biesiadę magiczną. I jeśli ktoś ma ochotę, no to oczywiście 21 godzina na kanale moim YouTube, tutaj widzimy się. A dzisiaj się z Wami żegnam, życzę Wam przepięknego weekendu i pa, pa!
No, to teraz rozkład numer 3. Przepiękne piórka. Żywioł powietrza. Popatrzmy, co u Was wpływa na bogactwo materialne, obfitość, łask wszelakich dobrobytu. Co tutaj u Was? Jak z tym pracować, dusze moje piękne? Zatem tutaj Wasz potencjał już muszę tak zgarniać. O kurczę, szósteczka pucharów, karta głupiec, tutaj duchem eteru zwana, i młodość. Popatrzcie, o co tu chodzi. Karta głupiec, tak na wysokim poziomie, alchemicznym poziomie, to najczystszy promień duszy, takiej niczym nieskalanej, która zeszła tutaj doświadczać alchemii życia. Karta młodość mówi nam o tym, że jest w Waszym potencjale coś takiego, jak dobrze pojęty młodzieńczy, wieczny optymizm i patrzenie w taki, wybaczcie mi, niestetryczały sposób na pewnego rodzaju sprawy życia, świeżość, patrzenie oczami czystej, niewinnej duszy. To jest ten potencjał, którego nikt Wam inny nie może odebrać. Tu jest dużo optymizmu, to jest możliwość ciągłych jak gdyby zmian, faktycznie chęci doświadczania wszystkiego, ale przy Was jest szczęście, takie najzwyczajniej dobrze pojęte szczęście, ponieważ Wy tak jakby, Wasz potencjał w lekkości, w radości, w, faktycznie w nieprzywiązywaniu się, jak to się mówi, do tego, co przeszłe, co stare, ale czerpaniu stamtąd pełną ręką, w poczuciu pewnego rodzaju przygody, czyli powiedziałabym, że jest tutaj zew taki, że jeśli Wy za długo, jak to się mówi, robilibyście rzeczy takie, które Was nużą, nudzą, powodują, że nie ma tego takiego właśnie młodzieńczego optymizmu, tej chęci jak gdyby przygody w świecie zarówno materialnym, mówimy tutaj o jakimś biznesie, o pracy, ale również o wszystkim tym, co tworzy Wasz dobrobyt tutaj, wokół Was, czyli jeśli, nie wiem, prowadzicie jakiś ogród, gdzie czerpiecie z niego również, jak to się mówi, korzyści takie, że macie tam pełno pyszności, to tutaj również potrzebny Wam powiew zmian, bo jak Was coś zaczyna nużyć, to możecie wylać przysłowiowe dziecko z kąpielą. Czyli tutaj pewnego rodzaju pokazany w tych kartach, ale naprawdę to przede wszystkim pielęgnować radość życia. Jeśli Wy jesteście przygaszeni, przytłumieni, jeśli coś tak jak gdyby Was przytłacza, to momentalnie, tak jak motyl, który gdzieś by stracił skrzydła, nie jesteście w stanie, jak to się mówi, pofrunąć w to życie, w tym i Wasze potoki finansowe, one się jak gdyby momentalnie przekręcają, jakby czują, że tu nie ma radości, nie ma gdzie płynąć, nie ma tej energii, która je wabi. To samo mówimy o iskrze życia, to samo mówimy o dobrobycie. Dla Was jest coś również takiego wyzwanie do podróży, być może podróże, czy też jak gdyby bywanie tu i tam, szczęście w drodze, nie banie się odkrywania nowych horyzontów. Tutaj wszelkiego rodzaju przeszkody, które są pięknie pokazane w karcie gór, są jak gdyby za Wami, jeśli jest z Wami ta energia. Pokonacie każdą górę. Dodatkowo macie taki charakter, jak to się mówi, wiernego drucha, wiernego towarzysza. Wy nie boicie się, to jest taki człowiek, dusza, kosmiczny wędrowiec mnie ogląda, który jakby mu nawet powiedzieć, że jutro, nie wiem, pakuj plecak, jutro gdzieś potrzebuje pojechać z Tobą na Alaskę, nie wiem, wydobywać tam kamyki z rzeki, to jest jedyny człowiek, który by natychmiast się spakował i radośnie pogwizdując by ruszył ze mną w podróż, bo tu jest pewnego rodzaju taki dobrze pojęty gen awanturyzmu, awanturnictwa, ale kurczę, dobrze pojęty. I to Wam też daje pewnego rodzaju możliwość zwiększenia właśnie tych potoków dobrobytu i potoków materii, potoków finansu. Wszystko, co materialne, jest zarazem duchowe. Albowiem największa zabawa dla świata, dla duszy, która schodzi z świata wymiaru niematerialnego, jest właśnie zabawą w materię. Mnie się przypomniał w tym momencie taki motyw, że ja kiedyś jak szłam, zadałam moim przewodnikom duchowym pytanie, co jest, kurczę, o co chodzi z tymi pieniędzmi, tak? Żeby mi dali podpowiedź,
to słuchajcie, mnie szłam wtedy, pamiętam, chodnikiem po mieście i kurczę, patrzę, na ziemi leży pieniądz taki z gry jakiejś, no nieprawdziwy, tylko taki, jak to się mówi, falsyfikat, tak? Podniosłam go i czytam, a na nim było napisane, już nie pamiętam nominału, ale nie był on mały, i było napisane, służy do nauki i zabawy. Więc w taki sposób, dlaczego tu się z Wami dzielę, bo przewodnicy duchowi odpowiadają na przeróżne sposoby, w taki również mi odpowiedzieli, do czegoż służy ten pieniądz, ale ten cytat i przypowieść z mojego życia była właśnie o tym, bo dla Was jak raz, ten pieniądz, jak dla nikogo na świecie, tu jest karta głupiec, tu jest karta młodość, zatem czysta radość służy do nauki, do zabawy. Jeśli nie czerpiecie radości z tego, czego robicie, nie popłynie tamtędy, grubo powiedziawszy, forsa. Jakiś tam pieniądz popłynie, ale to, co pachnie grubymi pieniędzmi, dla każdego z nas są to pojęcie dobrobytu i fajnych pieniędzy dla każdego z nas jest inne. To jest ten moment, kiedy naprawdę czujecie, że wystarcza. To jest ten moment, kiedy czujecie, że mamy, jak to się mówi, to co chcemy i że jesteśmy szczęśliwi i że jeszcze możemy tam, wiecie, oczywiście tam podarować komuś i tak dalej, ale to znaczy wystarcza, jestem nasycony. To o takim tu dobrobycie mówimy. Każdy będzie miał inny poziom tego swojego dobrobytu i pieniądza, przepraszam, pieniądza, bo dobrobyt to nie to samo co pieniądz, dobrobyt może istnieć bez pieniądza. Ale tutaj chodzi o to, że my patrzymy na jedno i na drugie. Te dwa potoki, dobrobytu i pieniądza, w Was płyną tylko wtedy, jak w Was jest radość, jak się dobrze bawicie tym, co robicie. I tą energię trzeba umieć podsycać. Jeśli ona klapie, trzeba rzucić rękawicę jakiejś przygodzie, bo tutaj mamy ten gen awanturnictwa, dobrze pojętego, ale też skłonność do podróży, czyli co jakiś czas trzeba się pobudzać, jak gdyby, być może inspirować, chociażby właśnie jakimiś wycieczkami czy podróżami, szeroko pojętą przygodą, bo u Was pewnego rodzaju zew do przygody. Nie musi to być podróż, może ktoś będzie musiał skoczyć od czasu do czasu, nie wiem, z bungee jumping, nikogo do tego nie namawiam, ale tu ten gen, który mówi, czymś po prostu trzeba sobie podnieść dobrze pojętą adrenalinkę, i wtedy w Was jest ta energia, która mówi, mam w sobie tego tygrysa, takiego spokojnego i wtedy chcę się bawić życiem i wtedy płynie krew w żyłach i wtedy lekko i radośnie z pieśnią na ustach ja robię to, co kocham robić. To bardzo miła jakby taka jakby Was natura. Dużo ludzi Wam w ogóle będzie pomagało, bo tu szóstka pucharów mówi również o wsparciu najbliższego otoczenia, ale w takich momentach, które Wy potrzebujecie, to jak gdyby zawsze dostaniecie pomoc od ludzi. Ja nie mówię, że muszą Was znać, ale tak jakby może Wasi przewodnicy przez tych ludzi działają, dosłownie. Natomiast tutaj energia płynie na radości, na lekkości, na młodzieńczym optymizmie, bez względu, czy masz 60 lat, Ty będziesz patrzeć w bardzo świeży, czy tam 70, czy 80, czy 20. Będziesz zawsze patrzeć takim dobrze pojętym, młodzieńczą radością i takim, no chciałoby się wiedzieć, jest tutaj taka młoda rzeźkość w pewnego rodzaju podejściu do tematu, która daje specyficzne myślenie, nieutarte szlaki, nie jakieś tam naukowe meandry, chociaż nie mówię, że nie możecie być oczywiście jak gdyby naukowcami czy wykształconymi ludźmi, ale tu jest ta świeżość spojrzenia, której nie przytłacza pewnego rodzaju schemat, czy taka jakby sztampowa jakby nauka, którą Wam wtłoczono do głowy. Wy macie tą świeżość spojrzenia, a niewinność duszy dziecka zawsze jest duszą odkrywcy również, więc to Wam bardzo pomaga przy Waszym dobrobycie, przy Waszych potokach finansowych. Teraz będziemy patrzeć, co wampirzy, tego tutaj damy na górę, tak sobie stań kochanieńki, dobra, co wampirzy inni ludzie czy też jakieś sytuacje, co podkrada, co wampirzy tutaj na Was, Waszą energię. Wampirki nam przyszły w pomoc, karty wampirków, ale przede wszystkim piątka pucharów z tarotu Gaja, która mówi, że przede wszystkim, zanim przejdę do wampirków, czyli tego, co od innych, to piątka pucharów powiedziałabym, że jest jak gdyby moment takiej energii w Was, która mówi, bacznie patrzcie na to, kiedy
toniecie w pokładach smutku tego za jakimiś niepowrotnie utraconymi tam, nie wiem, momentami w waszym życiu, czy jakimiś osobami, które odeszły w taki czy inny sposób. Może czujecie, że ktoś was porzucił i przeżywacie to w nieskończoność, tam lat 10 czy 20. To są momenty, które skutecznie okradają was z waszego, z waszej energii, a nasza energia jest wszystkim tym, co, na czym płynie wszystko inne. Więc jeżeli ona gdzieś uchodzi, to nawet zdrowie, czy też w tym wypadku potok finansowy, czy też dobrobyt, nie mają na czym popłynąć. To jest taka a propos piątka wody. Piątka wody związana, woda jest związana z naszą czakrą sakralną. Czakra sakralna to ta pomarańczowa, druga od dołu. I na niej płynie nie tylko, jak ja to mówię, seks, ale i radość życia, i pieniądz, więc to jest, bo ona jest zwana czakrą seksualną, ale również sakralną. Gdyby patrzeć na, gdyby seks odrzeć z tego ogromnego, niefajnego wyrazu, ja nie lubię słowa seks, powiedzmy sobie tantra kosmiczna, prawda? Jest zupełnie inny pokład, jak gdyby podejścia do sfery seksualnej. Tamtędy płynie tantra kosmiczna, tamtędy płynie właśnie radość i szczęście, i tamtędy płynie również pieniądz i dobrobyt. To jest wasza woda. Popatrzcie, czy ona czasami nie utyka właśnie w krainie tak zwanego smutku i łez. Przynajmniej, jeśli od czasu do czasu, to jeszcze wiadomo, tam każdemu się należy. Ale jeśli za często utykacie w takiej, jak gdyby, krainie, to skutecznie gasi wasze potoki. W tym i finansowe, w tym i inne energetyczne. Zatem tu należy się podnosić z tych stanów, chociażby... Tu były podpowiedzi, szukaniem, ja nie wiem, jakiejś odskoczni, wyjścia, podróży, postawieniem na gen dobrze pojętego awanturnictwa, ale to awanturnictwo to ja mówię z przymrużeniem oka, na zasadzie zrobię eskapadę, pojadę z tym plecakiem, albo nie wiem, skoczę na bungee jumping, albo dzisiaj popłynę statkiem po, nie wiem, po jakiejś tam Zatoce Wiślanej, jak jesteś gdzieś tam, czy coś takiego. Tutaj trzeba się ratować w takich sytuacjach. Ja podaję tylko przykłady, one są oczywiście takie prozaiczne, ale wiecie, tu się po prostu trzeba ratować z takich stanów, nie dawać im wziąć nad wami góry, bo w ten sposób tak jakbyście obcinali głowę energii waszej i jakby, no, może się jakby chwiać wtedy wasze życie, czy też wasza energia finansowa. Podkreślam, jeden dzień to nie chodzi tu o to, ale jak widzicie, że takie stany was dopadają i trzymają was długo, walczcie z nimi, nie wiem, gryźcie je i nie dawajcie im, jak to się mówi, wziąć nad wami góry. Tu siła woli jest duża, zatem trzeba ją przywołać w takich chwilach. Teraz to, co wampirki nam powiedzą. Córka kielichów, dwójka mieczy, karta umiarkowanie i tutaj mamy rycerza pucharów, który mocno, jak to się mówi, zasadził się na to umiarkowanie. Moment taki. Wy lubicie wewnętrzny pokój, wy lubicie wewnętrzną symbiozę z innymi. Wy jesteście osobą bardzo miłą, być może nad wyraz grzeczną i w momentach, kiedy coś, jak to się mówi, wytrąca was z waszej równowagi, z waszej... Karta umiarkowanie mówi, że faktycznie umiar jest wskazany we wszystkim. Że jest to dobry moment, kiedy jest to, jak ją zawsze nazywam, złotym środkiem droga Buddy jest. I karta umiarkowania również złotym środkiem jest. To znaczy nie przesadzamy ani z gniewem, ani smutkiem, ani z jednym, ani z drugim. Wtedy da się przejść jakoś tak przez życie, trochę na mistrza zen, ale rzadko kiedy jest to możliwe. I u was chodzi o to, żeby jednak, kiedy są te momenty, kiedy czujecie, że wahadło waszych emocji, a wy jesteście istotą hiperwrażliwą, jakby jeśli coś was wytrąci z tych... Emocje są w jakimś niezdrowym stanie. Czy popadacie w głęboką rozpacz, czy w jakąś złość, czy w szeroko pojęte rozpuszczanie emocji powoduje, że wy jak gdyby tracicie wewnętrzny spokój, że wy nie widzicie wtedy jak gdyby jasno. Tutaj ta dwójka mieczy, ja wiem, wampirki mają swoje pewnego rodzaju bardzo mocno przesadzone obrazki, ale tutaj dwójka mieczy z oczu jakby jest sugestia, ponieważ one krwawią, że my nie mamy wewnętrznego wglądu wtedy. Jak gdyby nie mamy spokoju ducha, gdzie moglibyśmy spokojnie jakby na mistrza zen w największym nawet zgiełku czy tłumie znaleźć rozsądne wyjście na przykład z jakiejś sytuacji. Zatem, kiedy was coś wytrąca z tej równowagi, jakby atakuje, tak jakby jak ten rycerz mieczy waszą równowagę, trzeba przede wszystkim poszukać takiej strefy, w której będziecie mogli znaleźć ten spokój i tą równowagę jak najszybciej.
jeśli jest to moment, kiedy przychodzicie zdenerwowani z pracy, to nie robicie w takim momencie sobie ani innym jedzenia, bo jak wiemy, jedzenie przygotowane z naszą energią, taką, a nie inną, staje się tym, czym my w nie wnieśliśmy, więc tutaj podaję tylko prozaiczny przykład. W Waszym wypadku, jeśli wypadacie na chwilę z równowagi emocjonalnej, przede wszystkim warto jest, a nawet trzeba, w Waszą świątynię ciała wziąć kilka oddechów głębokich, czyli uspokoić, oczyścić się chociażby 3-minutowym oddychaniem, procesem jakby ćwiczeniami oddechowymi, połączyć się z ziemią, zapuścić korzenie w nią, poprosić o pranę, przywrócić sobie ten spokój, równowagę jakby wewnętrzną, energetyczną, bo tylko wtedy, to jak przychodzi od innych osób ten zgiełk, ten raban, to wytrącanie Was z równowagi, jeśli za długo z tym rezonujecie i nie stabilizujecie się, to momentalnie może jak gdyby siadać to, co nazywamy energią dobrobytu i Waszych finansów. Tutaj pewnego rodzaju postawić na to kartę umiarkowanie, czyli na ten umiar również w emocjach, jest bardzo, ale to bardzo ważnym dla Was. Innymi słowy, wygląda na to, że Wy długo możecie rezonować, czyli Was emocje długo trzymają, dlatego tu karty o tym mówiły, bo ktoś inny jakby szybko się zdenerwuje, ale być może szybko odpuści, a Was może mielić wewnątrz, nawet jeśli uważacie, że nie, to popatrzcie, czy często nie zaciskacie zębów, jak Wasze żołądki i tak dalej. Innymi słowy, tutaj trzeba być wyczulonym na każdy moment, kiedy wytrąca Was coś z równowagi Waszej wewnętrznej i momentalnie działać, nawet za biurkiem w pracy zrobić dobrą minę do złej gry, patrzeć w komputer, ale wziąć w tym czasie 3 oddechy, rozumiecie, jak gdyby pracować, a wewnętrznie być w Waszej świątyni ciała i pracować z oddechem i jak gdyby uziemić się, zapuścić korzenie w ziemi, przywrócić równowagę wewnętrzną. Tak często jak to możliwe. Wtedy Wasza energia pieniądza i dobrobytu będzie płynęła niczym niezaburzona, bo będziecie się szybko jak gdyby regenerowali i stabilizowali te stany, które Was wytrącają z tej kosmicznej jedni, albowiem Wy po tych kartach, ta karta głupiec, czyli duch eteru, czysta, żywa dusza, taka światła i ta właśnie ta energia tej młodzieńczej takiej pogody ducha, Wy tego potrzebujecie maksymalnie dużo i potrzebujecie utrzymać ten stan, albowiem on jest Waszym napędem, Waszą jakością życia i przysparza Wam tylko dobrego. Cokolwiek lub ktokolwiek próbuje Was z tego wytrącić, trzeba nauczyć się momentalnie stabilizować. Miniaturowy mini rytuał Wam tutaj podałam, ale oczywiście możecie stworzyć wiele takich rytuałów, które przywracają Waszej świątyni, Waszego ciała, czyli Waszemu ciału i Waszej duszy pokój. Może to być joga, możecie chodzić na jakieś, nie wiem, różnego rodzaju ćwiczenia oddechowe, na tai chi, możecie chodzić na co chcecie, raz w tygodniu albo jak najczęściej możecie, po to, aby wprowadzać właśnie taki długi rezonans dobrych wibracji w Wasze ciało. Tak a propos gongi mi tutaj przyszły na myśl, bo fala dźwiękowa przeze mnie przeszła przy piórach, a to powietrze jest i myślę, że dla Was od czasu do czasu koncert gongów to byłby to, co dokładnie oczyszcza jak gdyby Wasze ciało i powoduje, że ewentualne zastoje, złogi energetyczne, blokady w czakrach mogą zostać, no jakby powiedzieć, unicestwione. A o to tutaj chodzi. A o to tutaj chodzi przy Was. Teraz popatrzmy, co w Was, bo tu co od innych, zostawmy tego przepięknego księcia wampira, niech nam tu ryczy, tylko go piórem przykryjemy. A teraz zobaczmy tak, co w Was, bo tu było co od innych, a co w Was, czy są jakieś blokady, lęki i tak dalej, co w Was może blokować energię materii. To jest królowa ziemi. W tarocie Gai, to jest karta, a tu jeszcze as denarów, dobra. Popatrzmy już na wszystko. Ja, dobrze, posłuchajcie, przecież tutaj nic nie może. W Was tak naprawdę jest jedna wielka, przepiękna energia, która mówi o tym, że Wy, jak jesteście dobrze pojętym w swoich energiach, to Wy jesteście kreatorem, twórcą, Wy jesteście osobą, która potrafi przepięknie operować materią, która przepięknie słyszy i czuje Matkę Ziemię i ją rozumie, a zatem Matka Ziemia to również materia.
Wy macie więź z Matką Ziemią, z jej kosmicznym sercem. Zatem tutaj dobrobyt materialny, wsparcie materialne i dobrobyt w ogóle, ten niematerialny, również powinien być przy Was. Ale mówimy, symbioza w Was musi być, bo inaczej następuje desynchron i nie słyszymy się wzajemnie. Mówię o energiach kosmicznych i o wszystkim innym, albowiem wszyscy jednym jesteśmy, splecionym w kosmicznym tańcu. I rezonans jest ważny, nie wypadać poza takt, poza rytm orkiestry. Tutaj jednakowoż ogląda mnie istota, osoba, bez względu na to, czy mężczyzna, czy kobieta, królowa Ziemi, to jest energia, która mówi, że jesteś dostrojony, dostrojona do matczynego potoku Matki Ziemi, która powoduje to, że tak naprawdę tu jest nieograniczony potencjał do tego, co nazywamy materią, dobrobytem i pieniądzem. Nieograniczony potencjał. Kluczyk polega tylko w tej radości życia i w tym, żeby nie bać się, w pewien sposób służą do nauki, do zabawy, więc jeśli gdzieś przebywasz w miejscach, czy też w instytucjach, gdzie czujesz się jak gdyby nad wyraz niezręcznie, czujesz, że jestem gdzieś tylko dla pieniędzy, bo są tam dobre pieniądze, ale nie daje Ci to szczęścia, radości, jakby nie lubisz tego, co robisz, to tu będzie przykręcony kurek z materią, ale tylko przez jak gdyby Twoje wewnętrzne poczucie, że nie ma tej radości. Innymi słowy, my jesteśmy kanałem finansowym, takim jak kanał La Manche, przez który coś może przepłynąć. Dopuśćmy, że wodą są pieniądze i finanse. Jeżeli ten kanał jest skręcony, bo jest smutny, zły i tak dalej, to on sam w sobie, chociażby tu leciało wszędzie obok niego, nie przepuści tyle, bo nie ma jak gdyby tego przyjęcia w nas, jak gdyby, tego momentu rozluźnienia. Dlatego tutaj mówię, że w Waszym wypadku bardzo, ale to bardzo ważnym jest pamiętanie o tym, że Wy wszystko pokonujecie na energii szczęścia, radości i na tym dobrze pojętym młodzieńczym entuzjazmie. Dodatkowo tutaj szóstka pucharów, jeszcze raz, królowa mieczy, król monet, as denarów, matko, tu ja nie mówię, tutaj w ogóle możecie, powiem Wam, że tu jest też szczęście do dobrze pojętych mariaży i tak naprawdę tu też może być pomnożenie swoich jakby, inaczej, dobrze pojęte mariaże, ale nie mówimy wyrachowane, materialistyczne podejście do partnera, ale Wy, jeżeli jesteście w tandemie, to tak jakby, kurczę, jakby jedno uzupełnia drugie i tu jest szczęście do dobrze pojętych mariaży, tylko ono czasem może przyjść później niż u innych, cokolwiek to znaczy, tu jeśli ktoś czekał, to się doczeka. A jak się już doczekał, to niech wie, że tak jakby jak dwie, mimo że są różnice, to jakby jednak jakiś kontrakt dusz, który tu jest, mówi, że razem tak jakby Wy otwieracie drogi do tego, co nazywamy szeroko pojętymi darami z niebios. I as denarów jest idealną kartą, która mówi nam nie tylko o pieniądzach, ale o tym, co nazywamy dobrobytem, bo to zawsze tłumaczy, że dobrobyt może istnieć bez pieniędzy. Innymi słowy, najprostszy przykład. Dziecko nie potrzebuje pieniędzy, bo wszystko mu dostarczają rodzice, tak? I jest na przykład w dobrobycie. Natomiast chodzi też o to, że to są wszystkie te dary takie, które do nas spływają. Prezenty, uśmiechy losu, szczęścia, które przynoszą nam jak gdyby dodatkowo to, co nazywamy właśnie potokami dobrobytu i mogą przekształcać się w finanse nasze, prawda? Jeżeli ktoś nam podaruje, nie wiem, dom, bo babcia ma taką ochotę i taki gest, no to wiadomo, że jakby przybywa nam również zasobów finansowych, chociaż sam w sobie gest babci pieniędzmi wyliczony nie był, tylko jest to dom, prawda? O tym mówimy, to jest to wniesienie dobrobytu w czyjeś życie. No, wymiar finansowy to też ma, ale jak gdyby wiecie, o co tu chodzi. I dla Was jak gdyby jest tutaj coś takiego, co mówi, że tak naprawdę kodów czy blokad to ja tu nie widzę. Bardziej jak gdyby otworzyć się też na kooperację, na współpracę z płcią przeciwną, powiedziałabym. W Waszym wypadku ważne, czyli jakby jeśli by tu robić biznesy czy też pracę, to wiecie co? Tu też może dobrze wychodzić, teraz nie mówimy tylko o parach, ale tak jakby kooperacja w zespołach mieszanych albo z płcią na przykład przeciwną. Może tak być. Natomiast rzeczywiście tutaj partnerstwo mocno coś na rzeczy jak gdyby pokazują, że tutaj można, jak to się mówi, dodatkowo dla siebie tak jakby dwie
dobrze pojęte połówki spotykają się po to, żeby otworzyć sobie drogę do czegoś, co nazywamy właśnie jeszcze większym dobrobytem i finansami. Ale wygląda to w ten sposób, drogie panie, drogie dziewczyny, drodzy panowie, że nie mówię tutaj, że łączymy dwa konta w banku. Chodzi tutaj o to, że jeżeli w parze, w tandemie albo w spółce, którą jakby zawieracie z kimś, bo prowadzicie firmę, bo tu albo pary tandemy takie, albo takie, jeżeli jest dobra energia, to Wy się jakoś uzupełniacie, inspirujecie, powoduje to to, że naprawdę więcej jak gdyby przychodzi do nas tego, co nazywamy szczęściem i dobrobytem. Czy w firmach, gdzie jest zgoda i gdzie są dobrzy partnerzy, czy w związkach, w tandemach, tam gdzie jest zgoda, gdzie jest miłość, gdzie płynie pieśń serca, tam jakoś tak ten mężczyzna nagle zaczyna więcej zarabiać, drogie panie. Jak my się na niego wkurzamy, wałkiem po głowie i tak dalej, to on naprawdę no, jakby mniej wydajny w tej pracy, bo znowu zakręcamy mu jego możliwości energetyczne. To wszystko jest pieśnią kosmiczną. A dla Was tutaj wygląda na to, że Wy jesteście w stanie, tak jak mówię, tutaj są dobre tandemy jak gdyby i na tym jak gdyby popłynie jeszcze większy potok finansowy, tu się pokazuje. Jeśli nie tandem do związku typowego, to jakby jeśli macie własne biznesy, mocna podpowiedź tutaj szukać drugiego do tanga, można jakiegoś tam, doradcy chociażby i popłynie ta materia. Ale ogólnie to tu ogląda mnie osoba, która nie ma blokad typowo jakichś tam, rozumiecie, mocnych. Tutaj były podpowiedzi ewentualnie, jak sobie radzić z tym, co Was wytrąca z równowagi, ale tu jest naprawdę, powiedziałabym, człowiek, który powinien teoretycznie, co sobie założy, to to powinien ugrać w świecie materii wręcz. Tu jest duży intelekt, tu jest duża rozwaga, tu jest duża roztropność. Tu jest pewnego rodzaju, mimo ogromnego intelektu i siły woli, jest również tak jakby nauka przeszłości, która w Was gra. I tu jest pełen potencjał do tego, żeby ścieżki, drogi jak gdyby do tego, co nazywamy dobrobytem i większymi finansami zostały otwarte. Śmiałe decyzje. Tak, ale Wy to macie w sobie. Natomiast tutaj jest wezwanie do czegoś takiego jak wejście w szeroko pojętą komitywę, spółkę, tandem. Nie bać się tego, jak gdyby to otworzy, jak to się mówi, jeszcze szerzej drzwi i perspektywy do tego świata, powiedzmy sobie, mocniej rozkręconego w dobrobycie i w materii. Teraz popatrzmy, jakie są dorady jeszcze, rady dla Was. Aż mi dykcja siadła, bo dzisiaj cztery rozkłady i one długie się zaprosiły, no co zrobić? Percepcja. To jest to podobne, co tutaj była karta umiarkowania. To jest to, że ta percepcja, to tutaj jest ten anioł, który mówi, nie wypadaj z równowagi. Po prostu zawsze trzymaj, jak to się mówi, ustabilizowaną swoją energię. Nie emocjonalnie. Tu u Was jest coś takiego na rzeczy, że trzeba swoją emocjonalną naturę nieco wziąć w karby, bo wtedy jak gdyby to Was może roznosić, to Was może rozkładać na łopatki. Jeśli trzymacie ten wewnętrzny punkt pionu, jeśli trzymacie, jak to się mówi, tą charyzmę swoją, jeśli trzymacie stalową logikę zawsze na podorędziu, czyli gdzieś pod ręką, to jest ogromnie dużo więcej procent szans na to, że rzeczy będą szły tak, jak iść powinny, o ile w ogóle nie stuprocentowa szansa, bo to jest mocna karta ta percepcja, że jakby ja wszystko mam pod kontrolą, ale wtedy, kiedy moja logika jakby i chłodny rozsądek również jak gdyby wchodzą w grę. Mimo tego hura optymizmu i radości życia, którą jest, trzeba bardzo uważać na pewnego rodzaju emocje tu w Was, które mogą czasami falami Was zalewać i dodawać czegoś takiego, co jakby emocje, które jakby zalewają, rozumiecie, oczy jakąś mętną wodą i mózg, i kurczę, i tracicie wtedy tą percepcję, tą zdolność do jak gdyby rozsądnego rozumowania. Zatem w emocjach u Was nie należałoby podejmować żadnych wiążących decyzji. Na Scarlett O'Hara, ona w takich momentach mówiła, najpierw się prześpię, jutro też jest dzień, jutro pomyślę, jutro zadecyduję. I to do wszystkiego się tyczy u Was. Jeśli jesteście w emocjach, czy w gniewie, czy w emocjach mocnych, albo małych nawet, na Scarlett O'Hara, skonsultować temat z poduszką, czyli się przespać, a dopiero drugiego dnia decydować. Jeśli będzie tak, jak myśleliście w tej chwili nadal nazajutrz,
to ok, a jeśli będzie inaczej, to też ok, ale zawsze decydujcie jak gdyby na zajutrz, po emocjach, dobrze. Teraz jeśli chodzi o dalsze podpowiedzi tu z kart, arcykapłanka, jaka rada? Arcykapłanka, pasz, księżyc i król pucharów. Jaka dla Was rada? No dokładnie, popatrzcie, ta kontrola nad emocjami, one tu mogą być chwiejne. Ten księżyc to są również jak gdyby emocje. Arcykapłanka też związana z naszą emocjonalną naturą. Wszystkie karty wody tu wyszły. Czyli tak jakby król pucharów to jest ten w żywiole wody, który trzyma swoje emocje, on nimi włada. Król wewnętrznego swojego oceanu, nazwijmy to. Nie mówimy tu typowy mężczyzna, tylko mówimy o głowie sektora pucharów w tarocie, czyli najwyższej karcie, to jest ten, który włada własnym żywiołem wody, czyli emocjami, czyli mediumizmem, czyli wszystkim tym, co związane z uczuciami, czyli z wszystkim tym, co związane z opiekuńczością i owszem, ale przede wszystkim z podświadomością człowieka i tak dalej, i tak dalej. Król pucharów to świetny psycholog. Pasz pucharów to tak jakby ten, którego łatwo wytrącić jak gdyby z jego emocji, prawda? Tutaj ten samolot prujący nad głową mówi nam, że i morze, które lekko sztormuje, mówi, że on jest jeszcze taki jakby troszeczkę nie do końca panujący nad głębią tych emocji. I tutaj należałoby się temu przyglądnąć i przede wszystkim jak gdyby popracować z Waszymi emocjami, ale nie mogłabym nie być sobą, gdyby przy tym rozkładzie nie powiedzieć, że mamy tutaj arcykapłankę i księżyc, i księżyc, te dwie karty mówią o magii. Arcykapłanka i księżyc to typowy ezoteryk, to typowy parapsycholog, to typowy ktoś, kto wnurza się w swojej i w innych meandrach podświadomości, w tym co ukryte, co zakryte, co tajne, co szeroko związane z wiedzą ezoteryczną, więc powiedziałabym, że Wam tutaj pójdzie to w sukurs, tym bardziej, że król wody to również ten, kto jak gdyby włada wewnętrznym mediumizmem i potrafi roztaczać mecenat nad innymi, więc powiedziałabym, że tu Wam w sukurs może przyjść cała Wasza wiedza ezoteryczna i tu bym się nie bała włączać, nawet jeśli jesteś, nie wiem, policjantem, policjantką, księgowym, księgową, czy jakikolwiek inny zawód świata wykonujesz, ezoteryka w tle, a skoro oglądacie ten rozkład, no to jest ona z Wami, ezoteryka w tle zawodu, ona nie musi być jawna dla całego świata, bo arcykapłanka i księżyc mówi, że trzymamy pewne rzeczy w ukryciu, nikt o tym nie musi wiedzieć zawsze, na przykład. Ale kurczę, tu jest coś takiego, że warto się posiłkować tą ezoteryką. Dla Waszych potoków finansowych i dla Waszego dobrobytu jest to bardzo, ale to bardzo wskazane. Tak bym powiedziała, patrząc po tych kartach. I kochani, na sam koniec Pixie Kinsy dla Was. Nigdy nie trać okazji do tańca i kurczę, podkręć swoją siłę i pozwól, żeby żeby rzeczy się działy. Więc tu jest naprawdę po prostu cza-cza-cza i do przodu, bym powiedziała. W tanecznym rytmie jedyne, co musicie robić, to jak gdyby właśnie ten wewnętrzny ogień, wewnętrzną siłę jak gdyby podkręcać w sobie i po prostu pozwolić, żeby rzeczy się działy. Po lekkości duszy dziecka. Po prostu wchodzę w to, idę w to. Cieszę się, że to zrobię, chcę tego. To jest wręcz tak jakby kosmiczny taniec, który Was wzywa i tutaj wszystko o optymizmie, nawet o hura optymizmie, niech tak będzie, i o tym, że tylko tak w Waszym życiu dzieją się te rzeczy piękne. No i chciałoby się powiedzieć tutaj, to też zależy od tego, czy postawicie pierwszy krok w jakimś kierunku, czy nie, bo tutaj ten taniec do tego wzywa. Żeby zacząć tańczyć, trzeba zrobić najważniejszy, pierwszy krok. Po nim innych zrobisz 100, rozumiecie o co chodzi? Tu właśnie chodzi o to. Kochani moi, zatem jutro wszystkich zapraszam na biesiadę. Będzie biesiada o 21 na moim kanale YouTube. Będziemy mówić o rodzie i o pracy z rodem. Będzie również o tym, jakie tam rytuały możecie we własnym zakresie zrobić na Noc Kupały. Ale wiecie, że Noc Kupały robimy również tutaj, rytuał robię ja i robicie Wy, więc o tym też jutro wspomnę. Wszystkich tych, kochani, którzy chcą sesji prywatnej ode mnie na temat karmiczny, rodu albo jakikolwiek inny, bo ja z rodem uwielbiam pracować, no to zapraszam Was do kontaktu. Jeśli chcecie, abym Was oczyściła, abym Wam, nie wiem, jakieś tarcze energetyczne założyła, czy też żebym, mediumizmem się też zajmuję, czyli kontaktem z zaświatami, ale podkreślam to zawsze i wszędzie, tylko naprawdę w ważkich tematach, zaświaty,
nasi kochani ludzie, którzy są w zaświatach, są tam właśnie dlatego, żeby mieć tak zwany święty spokój, więc to tylko w skrajnie naprawdę ważkich tematach, takie, które naprawdę Was dręczą, męczą i nie dają pokoju i są ważkie to ja się podejmuję. No i oczywiście przeprowadzania, jak to się mówi, ewentualnie tych, którzy utknęli, ja również się tym zajmuję. Mediumizm i praca ze światami to również jak gdyby moja barwa i mój ton. Ale jeszcze raz bardzo Was wszystkich serdecznie proszę, nie dzwońcie, nie piszcie do mnie wtedy, jeśli chcecie założyć na kogoś klątwę, rzucić urok, czy w jakiś sposób spowodować, że naginamy wolną wolę innego człowieka. Wtedy ja się takimi rzeczami nie zajmuję, kochani. Po prostu nie moja barwa, nie mój ton. No i co? No i tym pięknym akcentem żegnam się z Wami wszystkimi i do jutra, kochani. Jutro się widzimy na Biesiadzie Magicznej. Pa, pa! No i wreszcie grupa numer 4, przepiękny labradoryt i energia ziemi. Popatrzmy, co tutaj u Was z obfitością łask wszelakich materii, dobrobytu. Jak Wy sobie, kosmiczni wędrowcy, z tym radzicie? No i jak ewentualnie to podnieść w Waszym życiu, tą energię, która błogosławieństwem kosmicznym jest? Ewentualnie jak ją naprawić, tak? O co tutaj chodzi? Potencjał Wasz będziemy patrzeć. Dobrze, najpierw patrzmy na potencjał Wasz. I Tarot Gaja, czekajcie, bo ja sobie zawsze lubię, żeby... O, dobrze. Tarot Gaja. Ciekawe, bo w pierwszej grupie wyszło też koło fortuny, a u Was wyszło koło fortuny. Wielkie arkany tu zawsze powinny być pierwsze na tej pierwszej pozycji, więc ja po prostu patrzę w ten sposób, bo od wielkich arkanów wymagam tego, żeby powiedziały mi potencjał człowieka. A tu jest pewnego rodzaju człowiek zagadka. Po pierwsze, powiedziałabym, że u Was, jak u nikogo innego na świecie, faktycznie ta materia bardzo, ale to bardzo mocno łączy się z duchowością. Ona zawsze łączy się z duchowością. Moi przewodnicy mówią, że za bogactwem duchowym idzie i bogactwo materialne, ale mówimy w symbiozie, takie, które daje pełnię szczęścia. Albowiem, gdy nie masz bogactwa duchowego, to nie nasyci cię nic i stąd się zaczynają wszelkie tragedie, jak to się mówi, związane z materią i z tym, że, prawda, niby mamy wszystko, a ciągle czujemy, że nie mamy nic. Natomiast ta symbioza, którą my się tu uczymy wypracowywać na Ziemi, jest ważna. Innymi słowy, tak jakby równowaga we wszystkim, również w tym, co tutaj nazywamy materią. Ale w Waszym wypadku, jak raz, wyszła przede wszystkim karta mocny nacisk na równowagę czakr Waszych, a zatem u Was bardzo mocno coś jest na rzeczy, że u Was przede wszystkim trzeba jakby zwracać uwagę na pracę z czakrami, na balans czakr. Być może medytacje, wszystko to, co związane z pracą nad własnym rozwojem systemu energetycznego, jakim jest człowiek, mocno i wydajnie wpływa na to, jak podnieść ewentualną energię dobrobytu i finansów. No i w ogóle każdą inną. Mnie to nie dziwi, albowiem my jesteśmy jedną wielką, jak gdyby świetlistym kanałem energetycznym. I teraz jeśli my sami skręcamy się albo nie pracujemy nad tym własnym systemem, to nawet jeśli by kosmos chciał, czy jakakolwiek inna energia przez nas przepłynąć, jak jest tam tylko tyle, to tylko tyle są w stanie wlać. Nasza praca powoduje, że nasza siła, ale nasze czakry i nasze ciała subtelne, one się rozrastają. Więc u Was jak gdyby jest tutaj wielkie wołanie do tego, że jeżeli rzeczywiście chcecie więcej, bardziej, ale też pełniej żyć, to tu warto przede wszystkim zwrócić uwagę chociażby na te tak zwane medytacje i prace z czakrami. Którzy mówią, że nie mają na to czasu, ale ja mówię, na mycie zębów mamy czas, czy tam, nie wiem, na spanie, czy na jedzenie, tak samo medytacja powinna wejść, kurczę, w nawyk. Nie chcę tu agitować, ale bez medytacji naprawdę i bez pracy z czakrami, to jest takie podstawowe must have w plecaku każdego kosmicznego wędrowca. Daleko się, jak to się mówi, nie zajedzie, tylko trzeba znaleźć swój rodzaj medytacji, swój rodzaj pracy z czakrami i tak dalej. Dla jednych z Was mogą to być po prostu olejki, które nanosicie odpowiednie na każdą czakrę, dobrane odpowiednio do czakry danej, czakralne. To już jest tak na największego leniwca.
I przez wdychanie tych olejków i przez ich jak gdyby pracę ze skórą i z ciałem, tam się, jak to się mówi, aktywuje i oczyszcza. Ale medytacja mocno i mocno na rzeczy, bo wy tutaj macie jak gdyby już gotowość do spływu jakichś wyższych, jak to się mówi, wskazówek i wymiarów i wypadałoby z tym, jak to się mówi, popracować długo, przez całe życie. Ja dlatego mówię zawsze, kochani, że no ja... również, jak to się mówi, dla Was, ale i dla siebie. Ja bez przerwy pracuję, już lata długie, naprawdę. Weszło mi to w krew, w życie, właśnie z medytacjami. Jak już, jak się budzę w łóżku, to pierwsze 5 minut, zanim otworzymy oczy, to już można popracować z oddechem i medytacja nie musi być godzinna zawsze. To wystarczy parę, jak to się mówi, takich jakby rytuałów mini, ale to już jest praca z sobą i to wchodzi w krew. No, do tego Was namawiam. Chociażby jak się budzicie, zacząć od 5-minutówek. Potem im dalej w las, tym więcej drzew. Ale dlaczego? Dlatego, że jest tu człowiek zagadka. Dlatego, że jest tu człowiek, który idzie z pewnego rodzaju rytmem kosmicznym, a ten rytm kosmiczny lubi z Wami czasem zagrać w dobrze pojętą ruletkę. Czyli tu jest to, co nazywamy, a w ogóle dziwne, bo tu jest jeden cykl, a na trójce monet jak raz tak jakby potrójne cykle. Mnie się wydaje, że Wasze życie tak jakby podzielić na życie i 200 lat, ale tak jakby na 3 etapy nam tutaj dzielą i te każdy z tych etapów jest jakby czym innym w sferze materii i ducha. I tutaj możecie jak gdyby wyrastać ponad przeciętną, jak to się mówi, ciągle ewaluować. Ale ta karta jest kartą nazwaną Lord materialnej pracy, czyli dobrobytu. A to jest jak gdyby karta koła fortuny, która mówi nam sama w sobie, że ta fortuna i owszem kołem się toczy, ale ona u Was jakby 3 pokazuje te koła jak gdyby. Albo możecie robić wiele zadań naraz, ale do mnie w pierwszym momencie z pola przyszło, że Wasze życie, gdyby tak linię życia podzielić, że będą to jakby 3 etapy wejścia po jakiejś hierarchii, drabinie, jak to się mówi, pewnego rodzaju energetycznej. Tutaj mówimy o energii pieniądza i dobrobytu, ale to wszystko jest energią, co wokół nas. Zatem ona również jest miernikiem jakiegoś wzrostu naszej duszy i nie mówię tutaj o ważeniu człowieka, ile ma na koncie, ale chodzi o pewnego rodzaju wyporność, tak jak statek energetyczny, który wiezie na przykład jakiś tonaż, to u Was jest możliwość tak jakby zwiększenia jakby tej wyporności, czyli przyjęcia większego potoku i jeszcze większego potoku materialnego w 3 cyklach życia, tak jakby. Mogliście wystartować z jakiegoś tam pułapu, to jest rozkład ogólny, więc ogląda mnie dużo osób, więc mówimy dla każdego z Was pułap jest jakiś różny. Jedni dostali od rodziców tyle, inni nie dostali nic. Na rodziców nie rzucamy kijami, bo właściwie to wszystko powinniśmy wypracować sami w tym życiu, albowiem ręce, nogi, głowę mamy, ale fajnie jest, jeżeli wiadomo, jeżeli start jest łatwiejszy, to jest fajny. Natomiast chodzi tu o to, że u Was tak jakby start to jest jeden moment, potem Wy, jak to się mówi, przepraszam, potem Wy nakręcacie z tego startu, nakręcacie jak gdyby to, co Wy sami możecie wypracować i potem to wszystko się łączy i wieńczy Wasz etap wspinania się po tej hierarchii, jakaś korona, jakiś tutaj sukces duży, bym powiedziała. Ale to powiedziałabym, że jakby jeśli Wasze życie podzielimy na 3 etapy, to jakby... Drugi jest fajny, ale ten trzeci, najpóźniejszy, jest najfajniejszy. Tu się spija śmietankę, tu jest creme de la creme. Tu jest coś, co jest w głowie tego rozkładu i mówi, że Wy faktycznie jakby pracujecie ciężko na swoje, ale ta korona, zwieńczenie dzieła czeka Was, tak jakby powiedziałabym dopiero tam w najbardziej dojrzałym wieku, tak? I jak wielka ona będzie, zależy od tego, tu można powiedzieć, że wydatnie możecie zwiększyć to, co nazywamy dobrze pojętym, jak gdyby trzecią partią swojego życia i drugą również. Wydatnie możecie zwiększyć to, jeżeli będziecie pracowali jak gdyby właśnie z swoją energetyką, z czakrami. Podkreślam, praca może być różna. Tu sobie jak gdyby każdy może dobrać system. Czy chcecie robić medytacje prowadzone, czy medytacje w ruchu, czy tai chi, czy wreszcie oddechowe medytacje, czy każdy inny rodzaj jak gdyby pracy z własnym źródłem mocy, z własnym generatorem mocy. Czakry rosną, kochani, też jak z nimi pracujemy. Czakry nie tylko oczyszczają się, ale rosną, tak jakby jak kwiaty, które mogą z pąka rosnąć coraz bardziej i iść jakby w jeszcze większe rozmiary. Więc to się naprawdę opłaca, bo o tym tu mówimy, że jakby tu wespół w zespół, tutaj mocno postawiony nacisk przy Was na to, żeby brać rodzaj, na pewnego rodzaju duchowość też.
mimo świata zawodowego. I przy okazji jest coś takiego, że z Wami podkreślam, cykliczność pewnego rodzaju jest mocno na rzeczy po tym kole fortuny i tu możecie mieć poczucie, że raz Was jakby tak jakby to życie wymusza na Was pewnego rodzaju zmiany trybu, czy też zmiany akcji. Tak, przy kole fortuny tak mamy w potencjale, ale również jest pewnego rodzaju wezwanie do tego, żeby nie bać się zaryzykować. Nie bać się zaryzykować. Koło fortuny to karta tych, którzy śmiało, jak to się mówi, wchodzą w pewnego rodzaju ryzyko, tylko podkreślam, nie to, że namawiam tutaj do jakiegoś hazardowania się, czy do jakiegoś zbytniego ryzyka, ale innymi słowy, jeśli chcecie coś otworzyć, czy zrobić, to pierwszy krok trzeba zrobić. To już jest związane z pewnego rodzaju ryzykiem, bo nigdy nie wiemy, co tam za zakrętem czeka. Więc tu podejmowanie dobrze podjętego ryzyka jest wskazane. Teraz popatrzmy, karty wampirków pokażą mi, czy jest coś, co wampirzy Waszą energię dobrobytu i finansów. Cesarzowa, piątka mieczy, diabeł i córka czaszek. To jest zastanawiające. Posłuchajcie, Waszą obfitość... No, cesarzowa jak raz, ja zawsze mówię, dla mnie karta cesarzowa, ja ją nazywam rogiem obfitości. Cesarzowa to karta, która nie tylko wnosi energię kobiecą, ale wnosi energię właśnie dobrobytu. We wszystko, w czym się pojawia, to jest tchnienie dobrobytu. Natomiast tutaj tą Waszą cesarzową mocno nadwyręża piątka mieczy i pokazana jest jak gdyby śpiąca postać, nad którą powiedzmy sobie coś w rodzaju drenującej energii. Za tym idzie karta diabła, która jakby podkreśla znaczenie i wagę tejże karty bardzo mocno. I paś czaszek, czyli paś denarów, który sam w sobie mówi o szansach materialnych, które mogą być przeoczone. Inaczej, kochani, musiałam się zapatrzyć, bo bardzo dziwnie mnie dzisiaj te rozkłady prowadzą, ale tu jest mocno coś na rzeczy. Jeżeli Wy źle śpicie, jeżeli Wasz sen jest nie taki, drenowany, jeżeli macie, nie wiem, koszmary, albo śpicie jak kamień, a i tak budzicie się mocno, tak jakby odessani z energii, tu jest, bo tu wszystkie karty o tym, żeby mocno zwrócić uwagę na to, co się dzieje podczas snu. Innymi słowy, w Waszej sypialni, przed Waszym spaniem, jeżeli macie nie tak, jeżeli śpicie nie tak, jeżeli są częste jakby, budzicie się zbyt często w nocy, ale jest to uczucie niepokoju, jeśli śpicie z tym kamiennym, a i tak wstajecie po prostu odessani, podkreślam, z energii. W Waszej sypialni powinien być reżim, wietrzymy przed snem, ale również obok Was powinny być wszelkiego rodzaju jakieś na przykład Paolo Santo jest taki rodzaj drewna, którym okadzamy przestrzeń, gdzie śpimy, albo szałwią, czy tym, co lubicie okadzić przed snem, ale co jest jakby oczyszczające i dodatkowo powinno stać jakby lampka solna, coś takiego, co powoduje amulet, talizman, tu oczyszczanie, tutaj zablokowanie pewnego rodzaju energii, która Was próbuje drenować we śnie, jest wskazane i mogą to być. To jest rozkład ogólny, więc nie jestem w stanie jakby każdego z Was tutaj z osobna przefiltrować. On chwyta esencję tego, co jest dla Was wspólne. Jeżeli jesteście w depresji, to wiadomo, że to również trzeba, jak to się mówi, jakby popracować z coachem czy z terapeutą, bo depresja również może być w takich kartach pokazana, która drenuje nam sen, tam przychodzą koszmary i tak dalej. Ale ja jestem ezoterykiem, łączę to, co jak gdyby z nurtu oficjalnego z tym, co nieoficjalne. Za depresją zawsze stoją i tak jakieś istoty astralne, przywiązane w ten czy inny sposób, które trzeba skutecznie oczyszczać, co wspomaga proces zdrowienia. Wspomaga, podkreślam. Natomiast jeśli nie macie depresji, ale najzwyczajniej w świecie drenuje coś Wasz sen, to trzeba mocno postawić. Tu jest taka propos królowa ognia. To jest wiedźma wręcz. Patrzcie, tu jest kot, tu jest wiedźmińska energia. Trzeba mocno postawić na oczyszczanie świecami, przestrzenią. Ogień Was tutaj woła.
I jeszcze raz podkreślam, bardzo, bardzo mocna sugestia na moim magicznym kanale, nie mogę tych kart potraktować inaczej, jak zwróć uwagę na jakość swojego spania, co Cię drenuje, co Cię tam męczy, dręczy. Otocz swoją świątynię spania, czyli swoje łóżko, przedmiotami, które Cię asekurują, lampa solna, możecie nawet zapalać na noc maleńki jakby taki projektorek, jeśli jest rzeczywiście bardzo źle. Czyśćcie, wietrzcie, dzwońcie jakby dzwonkami, stawiajcie obok amulety, ale tutaj trzeba wprowadzić pewnego rodzaju reżim, który usunie coś z Waszej przestrzeni sypialni i łóżka, co drenuje najzwyczajniej w świecie Waszą energię. Sprawdziłabym pewnego rodzaju momenty takie, czy nie jesteście też obok jakichś, nie wiem, słupów elektrycznych wysokiego napięcia i tak dalej. No, gdyby tak było, to jakieś odpromienniki postawić i tak dalej. Tutaj trzeba się przyglądnąć jakości snu, bo coś mocno drenuje, coś jest na rzeczy. I podkreślam, oczyszczania faktycznie energetyczne w takim wypadku to jak minimum bazowy start-up, ale potem jeszcze zadbanie o to, żeby Wasze miejsce było jak gdyby chronione. Może tam trzeba postawić lusterko na oknie, które samo w sobie daje zaporę i tarczę przed tym, co z zewnątrz przychodzi. Może inny amulet. To już inna sprawa, ale tutaj no jakby na rozkładzie, rozumiecie, ogólnym nie jestem w stanie doprecyzować rady dla każdego, ale tu coś jest na rzeczy. No tu coś jest na rzeczy. Tu ewentualnie, jeśli by było rzeczywiście źle z Waszym snem, to nie to, żebym agitowała, ale oczywiście ja jestem otwarta na sesję jak gdyby indywidualną wtedy tarotem. Albo też patrzcie sami, jeżeli macie karty, jeżeli macie wahadła, sprawdzajcie portale czy coś takiego, czy gdzieś jest po prostu, czy gdzieś trzeba postawić zaporę w postaci odpromiennika, czy jeszcze raz podkreślam, ogłuszcie się kamieniami, ale tu mocno mi szło żywioł powietrza, to jest żywioł ziemi przy Was, ale żywioł powietrza, kadzenie mi mocno, wręcz aż poczułam wiatr we włosach, czyli w Waszej sypialni wietrzenie i okadzanie przed snem, czymś co egzorcyzmuje, szeroko pojętym jest wskazane. Dodatkowo otoczyć się jakimiś takimi przedmiotami, amuletami, rzeczami, które powodują, że Wasze łóżko to jest jak Wasz zamek, rozumiecie? Tak, żeby jakość i komfort snu poprawić, bo tu coś drenuje, a wtedy wiadomo, jak Wy jesteście wydrenowani, to energia pieniądza, ani dobrobytu, ani żadna inna energia zdrowia i szczęścia i pomyślności również nie może płynąć, bo jeżeli Wy jesteście wydrenowani, Wasz kanał energetyczny, którym świetlisty, którym jesteście Wy, on jakby się tak zażyma, bo tak jakby kurczy się. Tu chodzi o to, żeby on miał swoje właściwe rozmiary. Chodzi również o to, żebyście mocno zaczęli pracować nad tym, żeby powiększyć pojemność naczynia, którym jesteście, poprzez pracę z czakrami, tak to powiem. Teraz patrzmy na to, czy w Was są jakieś kurcze kody, blokady albo jakieś cechy, które mówią, że no, trzeba nad nimi popracować dla tej energii, żeby płynęła. Królowa Wody, dziesiątka pentakli, ósemka buław, czwórka pentakli, szóstka pentakli. Po pierwsze powiedziałabym, że zwróćcie uwagę na wszystko to, no tak najbardziej prozaicznie, czy Was po prostu, czy Wy nie wkładacie w bardzo dużo, jak to się mówi, energii zbyt dużo w niektóre osoby, które nadwyrężają Waszej dobroci i tak jakby żerują na Was materialnie. Szeroko pojęte, nie będę tutaj mówiła, no rozglądnijcie się po prostu, jak to się mówi. Czy Was z Waszej energii, czy po prostu Wy nie przesadzacie w balansie energetycznym, nie utrzymując kogoś, nie dając za dużo komuś, kto już właściwie powinien, jak to się mówi, stanąć na własnych nogach. Innymi słowy, czy nie macie tendencji zamiast dawania ludziom wędki, karmienia ich ciągle rybami, czyli owocami Waszej pracy i uczenia ich tego, że mogą nic nie robić, bo od Was można wziąć. To jest jakby niewychowawcze, ale tu karty mi każą na to zwrócić uwagę, niewychowawcze w sensie tak ciągle karmić tylko innych rybami. No jakby sztandarowy przykład to byłoby tutaj coś takiego, że mamy 30-letniego syna, który właściwie wie, że nie musi pracować, bo nakarmimy, napoimy i tak dalej i teoretycznie jest bardzo roszczeniowo do życia nastawiony. Wydaje się, że przychylamy mu nieba, ale tak naprawdę czynimy z niego pewnego rodzaju jakby osobę, która nie jest w stanie myśleć w sposób taki właśnie jakby, jak dobrze pojęta dusza, czy też kosmiczny wędrowiec, że dam sobie radę sam, potrafię, czyli jakby trochę go ubezwłasnowalniamy. Przepraszam, że tak, ale musiałam to tu do kogoś powiedzieć, ale w ogóle to tutaj jest energia taka, która mówi, że przede wszystkim też zwróćcie uwagę, żeby
jak to się mówi, ten Wasz pieniądz był w ruchu dobrze pojętym. Innymi słowy, tu się trzeba nauczyć coś odkładać na różową godzinę, ale niech to będzie 10% Waszych dobrze pojętych zarobków, 20, ile tam chcecie, 10, czy ile tam chcecie, niech będzie odłożone na różową godzinę, podkreślam, nie na czarną, tylko na różową, bo to jest dobre i tego się należy nauczyć, jak gdyby, żeby mieć jakiś zapas, natomiast tego zapasu nie może być za dużo. Innymi słowy, Wasze pieniądze, jak to się mówi, domagają się, żeby w jakiś sposób puścić je w ruch. Nie mówimy tu o wydawaniu gotówki, czy też właśnie rozdawaniu ich tak jakby w nadmiarze innym, których w ten sposób uczymy, że można nic nie robić. Pomoc jest dobra, wsparcie jest dobre, ale ono musi przyjść z głową. Natomiast Wasze potoki finansowe mówią, że one by chciały być puszczone w ruch. Nie wiem, czy tu chodzi o pewnego rodzaju inwestycje, czy może już o rzeczy, które od dawna domagają się, żebyście zrobili. Jakby one mówią, my chcemy pójść w obieg te Wasze pieniądze, bo w ten sposób potoki finansowe lubią, żeby je jakby puszczać w ruch. One nie lubią w nadmiarze gdzieś tam leżeć, ale też nie lubią, żeby nie było przysłowiowego grosza w przysłowiowej szkatułce, w sejfiku czy w banku. Jakiś moment musi być, ale mówią nie za dużo, a naucz się nami obracać. Wtedy będzie w jakiś sposób ta energia płynęła. Po kole fortuny powiedziałabym, że są to cykle, które należy nawet być może gdzieś nie bać się, pójść na ryzyko i jakiejś części swoich pieniędzy zainwestować w dobrze pojęte, no nie wiem, ja nie jestem doradcą finansowym, więc nie chcę Wam mówić w to, w akcję czy w co innego, to już Wam powinien powiedzieć doradca, który jest od tego, ale Wasze pieniądze domagają się, aby puścić je trochę w ruch. Mogą to być małe kwoty dla zabawy, ale nauczcie się, jak to się mówi, tak jakby ryzykować. Być może nie musi to być, rozumiecie, miliony, może to być, nie wiem, 200, 500 zł na porządek, ale ten potok finansowy mówi, puść nas w ruch. Naucz się, jak to się mówi, żeby nauczyć się nami obracać. To jest coś takiego jak administrowanie i my lubimy być w ruchu. Królowa wody tutaj, w tym rozkładzie, mówi o tym, że Wasza intuicja, to jest coś, co Was prowadzi, ale właśnie nadmiar tych cech nadopiekuńczych, czyli jeszcze raz podkreślam, jeśli macie przy sobie osoby, które, co tu dużo mówić, żerują na Was ponad miarę, to wiedzcie, że to też skutecznie jak gdyby osłabia Wasz potok finansowy. Innymi słowy, jeśli oddajecie innym, podkreślam, zbyt dużo, ucząc ich, że sami mogą być jakby bezradni, tak jakby stać koło Was z wyciągniętymi rękami, to Wasz potok finansowy i Wasz dobrobyt odbiera to, jak energetyczny sygnał, ja Ciebie nie chcę, iść do nich i okej, póki Wam to jeszcze odpowiada, to okej, tylko co będzie kiedyś, pomyślcie, gdyby tam za 100 czy 200 lat Was zabrakło, to nie jest dobre i wychowawcze, jak to się mówi. Królowa wody mówi, zarządzaj swoim wszechświatem sama, zawsze możemy dawać dobrze pojęte prezenty, zawsze możemy pomóc, jeśli tego trzeba, ale tu jest coś w związku z tym, że nadmiar od Was idzie gdzieś, po prostu nadmiar. Gdzieś te Wasze potoki finansowe tak jakby są od Was no, wyciągane ponad miarę, tak bym powiedziała. I na to należy zwrócić uwagę. Tutaj dobrze pojęta energia wody mówi o tym, że panujecie przede wszystkim nad swoimi emocjami, jesteście mili, czarujący, to i owszem, ale przede wszystkim zadbajcie o to, żeby u Was było to bogactwo, jak to się mówi, spokoju wewnętrznego i bogactwo ducha, ciągnące za sobą bogactwo materialne. Królowa wody odziana jest w przepiękne perły. Może dziewczyny, tutaj te puść mnie w ruch było to, że również jeśli masz zamiar sprawiać tylko i wyłącznie innym prezenty, może warto również pomyśleć o sobie, żeby sobie kupić coś, co spowoduje, że poczujesz wreszcie wagę tego pieniądza. To się wydaje dziwne, ale czasami wystarczy kupić sobie jedną taką rzecz, którą bardzo cenimy i którą widzimy, że ona jest czymś, o czym zawsze marzyliśmy, bo to również daje nam poczucie, że wiemy, że możemy sobie na to pozwolić. To również pomaga naszej energii finansowej i to również jak gdyby wspomaga to, że kochamy siebie i przede wszystkim sobie to potrafimy też podarować. Rozumiecie? Coś takiego tutaj płynie z tego rozkładu. No dziewczyny, panowie, może jeden szczegół, jeden detal, może to być broszka, może to być, ja nie wiem, aktówka, torebka, coś, o czym zawsze marzyliście i tu ja nie wnikam, jaka to ma być kwota i co to ma być, ale to musi być coś,
co po prostu spowoduje, że poczujecie, że kurczę, zawsze tego chciałem i mogę sobie na to pozwolić. I to pomoże Waszym potokom finansowym i Waszemu dobrobytowi wejść szerszym strumieniem w Wasze życie. Teraz popatrzmy, jakie rady jeszcze. Dzisiaj bardzo długie i to jeszcze, kurczę, cztery rozkłady mnie dziś zawołały, aż mi dykcja tutaj chrypa siada. Król powietrza i patrzmy, co dalej, jakie rady. Głupiec, piątka pentakli, as mieczy i siódemka pentakli. I już wiem, dlaczego poprosiło tutaj, żebyście sobie coś kupili i żebyście jakby nauczyli się też puszczać Wasze pieniądze w ruch, bo w przeszłości wyście mogli zrobić jakieś bardzo głupie pociągnięcie, które spowodowało tąpnięcie Waszych finansów, duże. Być może teraz potrzebne było odcięcie, być może już się odcięliście i tak jakby w tej chwili już wychodzicie na dobrze pojętą prostą, albo to już dawno było odcięte i jesteście już jak gdyby w swojej materii, niemniej jednak tak jakby cały czas oczekujecie, czy coś tam, jak to się mówi, z dawnych czasów się nie wróci. Ten głupi ruch, może daliście się, nie wiem, może podpisaliście komuś coś, nie sprawdzaliście, może daliście się naciągnąć, może przez własne jakieś niezbyt mądre posunięcia było, tak, że wpadliście w jakieś tam tarapaty finansowe, no było, ale to już jak gdyby się jakby nie wróci, już jakby jest odcięcie tego, więc nie ma co wyczekiwać, bo cała mądrość jest już w Was. Jeśli nadal jeszcze, jak to się mówi, niektórzy z Was by byli w jakichś takich, powiedzmy sobie, że wychodzimy z tych tarapatów, to widać, że odcięcie to Wy już robicie. Czasu trzeba, żeby to, jak to się mówi, żeby to wszystko jak gdyby poskładać do kupy. To mniejsza część grupy, jakby uważam, będzie wychodziła. Po większości jakby wyście już odcięli i to już minęło. Ale mniejsza część grupy może mieć jakby moment taki, kiedy Wy sobie radzicie tam, nie wiem, robicie jakieś restrukturyzacje, coś odcinacie jak gdyby od siebie i bierzecie sprawy pod kontrolę. Pełna mądrość i wyciągnięte wnioski już są. Karta mówi, że faktycznie korzystaj ze swojej logiki, tego króla mieczy, króla powietrza, tego najbardziej logicznego, analitycznego. Tą część duszy włączajcie w sobie jak najczęściej i warto podchodzić, jak to się mówi, do swojego dobrobytu i do swoich pieniędzy zawsze z chłodnym rozsądkiem i z szacunkiem dużym, ale należy się przede wszystkim przestać bać, tak jakby i zakręcać jakby, no nie wiem, tego kraniku w stosunku do siebie, że nie mogę sobie kupić, bo na przykład, no nie wiem, marzycie całe życie, kurczę, dziewczyny, no nie wiem, niech to będzie lakier do paznokci, albo niech to będzie bransoleta, albo niech to, nie wiem, będzie komplet bielizny, albo niech to będzie, nie wiem, sukienka, obojętnie co, marzycie o tym całe życie i macie na to, ale jakby cały czas odkładacie, że jakby przyszły gorsze czasy, to jest zakręcenie strumienia finansowego. Tu mówi, to już wziąłeś pod kontrolę. To już wiesz, jak ugryźć logiką, tu już pewnego rodzaju prewencyjne działania zostały podjęte, ty teraz czekasz na efekty, liczysz, obliczasz, myślisz, dumasz, to jest wszystko okej. Ale przede wszystkim Wasze pieniądze mówią, puść nas trochę w obieg, trochę odkładaj, trochę puść w obieg, ale przede wszystkim kup też coś sobie, coś, co spowoduje, że poczujesz, że wartość nasza jest również na Tobie, bo Ty na to zapracowałeś, Ty na to zapracowałaś i to również jak gdyby powinno być wszechświatu pokazane, że mam, dzięki sobie to mam i mogę sobie na to pozwolić i bardzo mnie to ucieszyło i dziękuję Ci wszechświecie. To jest energia wdzięczności, która idzie we wszechświat, który jeszcze więcej zaczyna z Wami współpracować w tym wymiarze, bo widzi, że Wy potraficie to docenić i się tym cieszyć. Najzwyczajniej w świecie, chciałoby się powiedzieć. Teraz popatrzmy na Pixikinsy, co one Wam jeszcze podpowiedzą. Pixikinsy mnie zadziwiły, że się wybrały do tego rozkładu, no ale dobrze. Twoja energia płynie tam, gdzie idzie Twoja uwaga. Medytacja to jest to, co może przysunąć Cię bliżej do tego, o czym myślisz. I popatrzcie, czyli alfa i omega jest w tej medytacji. No uprę się, choć bijcie, choć się wkurzajcie, ale u Was wielkie wołanie kosmosu do medytacji. To jest to, co rozszerza Wasze naczynie, Wasz świetlisty kanał duszy i powoduje, że tam każdej energii może płynąć więcej. Bez tego, ja nie mówię, że będzie źle, ale jakby bardzo, bardzo, bardzo dużo lepiej może nie być. Rozumiecie, o co chodzi? Mocno coś tu jest na rzeczy. Natomiast jest również mocne potwierdzenie od kart, że Wasza energia, no najstarsze prawo, Twoja energia idzie tam, gdzie idzie Twoja uwaga. Więc jeśli ona jest tylko skupiona na niedostatku, na tym, czego mi brak,
to tak jakby kreujesz to w życiu. Tą Twoją energię trzeba skupiać na tym Twoim potencjale, na tym, co już masz, na tym, co już osiągnąłeś, na tym, co możesz mieć, co możesz kreować, czego możesz doświadczać w życiu i tylko wyłącznie na tym, bo to jest paliwo, które tworzy magię Twojego życia. Natomiast jeśli byś rzeczywiście skupiała energię Twoją na niedostatkach, na niedoborach, na tym, czego się tylko obawiamy, to jakby moja babcia mawiała tak, prosił, prosił i uprosił. Ona zaciągała trochę, bo była z kresów, tak? I tutaj jakby zabrzmiałam moją babcią, ale ktoś musiał to usłyszeć. Na tej zasadzie, że jeżeli kreujecie tylko jakby uwagę w kierunku tego, czego Wam tam brak, no to prosił, prosił i uprosi. No, tak jakby przyciągacie to w swoje życie. Ale tu chodzi mocno też według mnie o to, że tutaj dusza już na tyle dojrzała i mocni mentaliści, zew do medytacji i zew do tego, żeby kierować Waszą uwagę na potencjały, bo tu jest jakieś mocne marzenie do ugrania. Skok kwantowy Waszego życia, o czym mówi koło fortuny i trójka denarów, która sama w sobie jest złożona z trzech małych kół fortuny. Więc życzę Wam, żeby ten skok kwantowy Waszego życia był jak największy. Medytację to Wam zostawię tak, niech tutaj Was aż po prostu prowokuje. Dwie karty, alfa i omega. Zaczął się rozkład od tego i skończył się na tym. A kochani moi, co Wam jeszcze chcę powiedzieć? Wszystkim tym, którzy chcą oczywiście albo rozkładów sesji indywidualnych, czy to jakichś takich drążących dane tematy, które my tu robimy, czy sprawy rodowe, czy karmiczne, czy jakiekolwiek inne, to oczywiście zapraszam do kontaktu przez formularz kontaktowy na sesje indywidualne. Wszyscy ci, którzy chcą oczyszczania energetycznego albo założenia ochrony, tarczy ochronnej na siebie, to również bardzo, 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 bardzo zapraszam do kontaktu przez formularz kontaktowy. Ja również zajmuję się z kontaktem za światami, z mediumizmem, ale za światami tylko w wyłącznie ważnych wypadkach. Nie niepokoimy naszych kochanych zmarłych i którzy żyją w innym świecie z powodów po prostu, jak to się mówi, czczej ciekawości. Ja tego nie robię, tylko w ważnych wypadkach. Oczywiście zajmuję się też przeprowadzaniem tych, którzy nie odeszli. To jest mediumizm i zaświaty, to jest w ogóle to, co ja kocham i od czego, jak to się mówi, start mojej podróży w ogóle w świat magii się zaczął. Więc to jest jakby podstawa. Kocham robić rytuały, ale jeszcze raz bardzo mocno zwracam się tutaj szczególnie do tych nowych. Zaczęły się jakieś telefony, jakieś uroki, czy też klątwy. Kochani, ja nie robię, nie zajmuję się ani spętaniami, ani klątwami, ani niczym takim. Nie moja barwa, nie mój ton. Nie moja barwa, czyli to, co świadomie wpływa na wolną wolę drugiego człowieka, to zupełnie jakby nie magia, która płynie ode mnie. Czystki energetyczne, ochrony, proszę bardzo, kontakty ze światami, proszę bardzo, otwieranie rytuały tam, otwieranie dróg do, czyli jakby jeśli są jakieś blokady na drodze do miłości, to tak, ale to nie jest na konkretną osobę, tylko to jest po prostu usuwanie blokad waszych. I to chciałam powiedzieć, bo ważne to dla mnie, bo ostatnio się zaczęło dużo takich telefonów, które po prostu smutkiem serce moje napawały. A jutro zapraszam Was serdecznie na biesiadę magiczną na 21. Będziemy mówić o rodzie, jak z nim pracować. Będziemy mówić również o rytuałach na noc kupały, jakie tam można robić u siebie w domu. Tak, coś tam podam, ale jakby w głównie biesiada o rodzie. No i oczywiście chciałam Wam powiedzieć, że będzie taroskop na poniedziałek również jutro. To wszystko. Ogłoszenia poszły moje, kochani. Ja Was bardzo serdecznie przytulam, pozdrawiam. No i myślę, że zobaczymy się jutro na biesiadzie magicznej. Pa, pa!